Bezpieczeństwo w sieci jest bardzo ważne. Żeby zabezpieczyć się przed oszustami i hakerami, trzeba przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Należy uważać, w jakie linki klikamy i nie korzystać z podejrzanych stron, ale warto mieć też wsparcie odpowiednich technologii, które skutecznie potrafią wychwycić każde zagrożenie. Dlatego we współpracy z NordVPN, partnerem dzisiejszego odcinka, przygotowaliśmy specjalną ofertę na oprogramowanie, które zapewni Wam bezpieczny i prywatny dostęp do internetu. Wejdźcie pod adres nordvpn.com/herring albo kliknijcie w link w opisie, a otrzymacie aż 4 miesiące w prezencie przy zakupie 2-letniego planu ochronnego. Za cenę jednej kawy na mieście możecie czuć się bezpieczni w sieci. Dzieje się tak dlatego, bo aplikacja NordVPN, która niejako czuwa nad użytkownikiem, przekierowuje ruch sieciowy przez bezpieczne, zaszyfrowane serwery, które zapewniają, że nikt niepowołany nie przejmie Waszych danych. A na takie ataki jesteśmy szczególnie narażeni, gdy korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi, np. w kawiarni czy w galerii handlowej. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że podsłuchujący sieć haker w ramach ataku typu Man in the Middle może w ten sposób przechwycić nie tylko nasze wyszukiwania, ale też hasła, dane naszej karty debetowej czy numer BLIK. NordVPN skutecznie zablokuje hakerowi taką możliwość, szyfrując wszystkie Wasze dane. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo w sieci to podstawa, szczególnie gdy nasze życie w dużej mierze toczy się też cyfrowo. Wejdźcie pod adres nordvpn.com/herring, żeby uzyskać dostęp do urodzinowej oferty specjalnej. W razie braku satysfakcji możecie liczyć na pełny zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni od zakupu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i razem z NordVPN zapraszamy do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia, która mimo upływu lat wciąż szokuje tak samo. To obraz niepohamowanej obsesji, która była pielęgnowana przez lata, a mimo tego nikt jej nie dostrzegł. W dzisiejszym odcinku poznacie historię wyjątkowej dziewczyny, która dla kogoś stała się zbyt wyjątkowa. Jest 1983 rok. Na przedmieściach Melbourne, drugiego co do wielkości miasta w Australii, mieszka małżeństwo barberów, które można nazwać parą z artystycznym zacięciem. Żona, Elizabeth, jest pedagogiem i pisarką, a zamiłowanie do pisania zapewne odziedziczyła po swoim ojcu Iwanie, który jest popularnym w Australii autorem książek dla dzieci. Jej mąż, Michael, także ma kreatywną pracę. Zajmuje się projektowaniem zabawek, a do tego jest malarzem. Ich życie jest więc ciekawe i wypełnione pasjami, ale robi się jeszcze bardziej intensywne, kiedy w 83 roku na świat przychodzi ich pierwsza córka, Rachel. Dziewczynka całkowicie zmienia życie małżeństwa. Okazuje się, że córka już od samego początku swojego życia jest niezwykle energiczna i otwarta. Jako zaledwie kilkuletnie dziecko zwraca na siebie uwagę wszystkich, lubi tańczyć i śpiewać, świetnie się czuje, gdy jest w centrum uwagi, jest odważna i nigdy się nie wstydzi, jest też wyjątkowo rezolutna i rozczula każdego. Elizabeth i Michael szybko zdają sobie sprawę, że ich córka ma wyrazistą osobowość i już teraz zadatki na karierę w branży rozrywkowej albo artystycznej. Postanawiają więc iść za ciosem i kiedy Rachel ma zaledwie 3 latka, zapisują ją do szkoły tańca. Z początku zajęcia taneczne są dla małej Rachel miłą formą spędzania weekendów, ale z czasem jej taniec staje się coraz bardziej dopracowany technicznie i zabawa przeradza się w pasję, której dziewczynka poświęca teraz każdą wolną chwilę. Zwykłe zapisanie kilkuletniej dziewczynki na zajęcia zamienia się w lata intensywnych treningów. Rodzice Rachel są zachwyceni, gdy uzmysławiają sobie, że mieli nosa i że udało im się zaszczepić w córce prawdziwą miłość do tańca.
wspierają ją, zawożą i odbierają z zajęć, dopingują podczas występów i wszystko to przynosi efekt, bo okazuje się, że umiejętności dziewczyny zdecydowanie przewyższają te prezentowane przez jej rówieśniczki. Nawet kiedy w międzyczasie na świat przychodzą jeszcze dwie młodsze siostry Rachel, Heather i Ashley Rose, rodzice ani trochę nie studzą pasji najstarszej córki. Okazuje się też, że żadna z dziewczynek nie idzie w ślady Rachel, która zdaje się, że jako jedyna z trójki dzieci odnalazła swoje ukochane zajęcie i to tak szybko. To z kolei pozwala też poniekąd skupić się rodzicom na pielęgnowaniu niedawno odkrytego talentu. A trzeba przyznać, że umiejętności taneczne to nie jedyny atut Rachel. Dziewczyna dorasta i z dziecka zamienia się w naprawdę piękną młodą kobietę. Jej uroda jest zauważana przez wszystkich i gdy nadchodzi 97 rok, a Rachel ma zaledwie 14 lat, dziewczyna stawia już swoje pierwsze kroki w modelingu. Kończy nawet specjalny kurs dla fotomodelek i bierze udział w sesji zdjęciowej dla popularnego magazynu Women's Fitness. Już podczas pierwszego zlecenia wypada świetnie, bo jak się okazuje jest bardzo fotogeniczna. Zarówno na zdjęciach, jak i na żywo wygląda świeżo, naturalnie, ma też ciekawą i nietypową urodę. Jest wysoka i szczupła, ma długie, proste, kasztanowe włosy i wyraziste, duże oczy w kolorze szmaragdu, a wszystko to uzupełnia delikatna, jasna cera. Wszyscy już teraz wróżą Rachel karierę zarówno w tańcu, jak i w modelingu. Z takim zaangażowaniem, talentem do tańca i warunkami fizycznymi jest wręcz dla wielu skazana na sukces. Także Rachel zdaje sobie sprawę ze swoich predyspozycji i chce je w pełni wykorzystać. Już teraz jako nastolatka ma jasno określone cele rozwoju swojej kariery. Marzy, żeby w przyszłości występować w najpopularniejszych musicalach, takich jak Koty czy Chicago. Wymyśliła sobie nawet swój pseudonim artystyczny, Rachel Starr. Wie jednak, że pseudonim i chęci to nie wszystko. Żeby wejść na poziom profesjonalny, musi poświęcić się tańcu na całego. W związku z tym to właśnie pasja zabiera jej większość czasu, co ma też swoje ciemne strony. Przez natłok zajęć pozalekcyjnych dziewczyna nie za dobrze radzi sobie w szkole, a w zasadzie z trudem zdaje z klasy do klasy. W pewnym momencie sprawy zachodzą tak daleko, że dziewczyna czuje, że musi podjąć jakieś stanowcze kroki i wie jedno. To taniec jest dla niej najważniejszy i to z nim chce wiązać swoją przyszłość. Dlatego też po kolejnych perypetiach ze zdaniem do następnej klasy w wieku 15 lat, Rachel decyduje się zakończyć naukę w szkole na 9 klasie, czyli na poziomie middle school, który poniekąd można nazwać odpowiednikiem polskiego gimnazjum, a teraz szkoły podstawowej. Rodzice, gdy dowiadują się o pomyśle swojej najstarszej córki, są z początku przeciwni, zwłaszcza niezadowolona jest mama, która liczyła, że Rachel skończy liceum, a potem pójdzie na uniwersytet, gdzie zdobędzie wyższe wykształcenie, jak zresztą wszyscy w ich rodzinie. Rachel nie ma jednak zamiaru ustąpić. Podkreśla rodzicom, że to taniec jest jej marzeniem i że teraz jest jej jedyna szansa, żeby poświęcić mu się w całości. I trudno się z nią nie zgodzić, trudno też nie zauważyć ogromnego zaangażowania i determinacji dziewczyny. Rachel jest pewna tej decyzji jak niczego innego na świecie, co zresztą widzą jej rodzice i co postanawiają uszanować. Chociaż nie jest to do końca zgodne z ich wizją, to ostatecznie przestają namawiać córkę na zmianę planów i zamiast tego zaczynają ją wspierać w wyborze i to z całych sił. I nie jest to wcale takie proste, bo w domu Barberów nie przelewa się i można powiedzieć, że rodzina żyje od pierwszego do pierwszego. Mimo tego, Elizabeth i Mike znajdują pieniądze, żeby zapisać Rachel do szkoły tańca Dance Factory, uchodzącej za jedną z najlepszych w kraju, co sprawia też, że jest bardzo droga. Ale w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia. Stawiają przecież wszystko na jedną kartę. Teraz razem będą walczyć o taneczną przyszłość Rachel. I tak, z końcem wakacji, kiedy rówieśnicy dziewczyny zaczną naukę w liceum, Rachel zacznie swój 2-letni program edukacyjny w szkole tańca. Po jego ukończeniu otrzyma specjalny dyplom, który potwierdza umiejętności profesjonalnej tancerki. Dyplom, który być może otworzy jej drogę do dalszej, wielkiej kariery. Dziewczyna teraz jak nigdy dotąd nie może doczekać się końca wakacji.
Gdy te wreszcie dobiegają końca, podekscytowana rusza do nowej szkoły, gdzie szybko się aklimatyzuje i poznaje wielu nowych znajomych. Przede wszystkim poznaje osoby, z którymi łączy ją pasja i miłość do tańca. Wreszcie czuje, że jest we właściwym miejscu, do którego podążała od samego początku. W nowej szkole dziewczyna czuje się jak ryba w wodzie i można powiedzieć, że prawie od razu staje się jedną z najpopularniejszych osób w placówce. Bardzo szybko każdy zaczyna ją kojarzyć, a ze względu na swoją wyjątkową urodę dosłownie nie może opędzić się od chłopaków. Jednym z jej adoratorów jest rok starszy Emanuel, którego wszyscy nazywają Mani. Mani, podobnie jak Rachel, cieszy się dużą popularnością, a według większości dziewczyn w szkole to najprzystojniejszy chłopak ze wszystkich, do którego wzdycha wiele tancerek. Mani, tak jak Rachel, jest więc rozchwytywany, ale też pełen pasji. Oprócz tańca kocha też śpiew i chyba bardziej niż o byciu tancerzem marzy o zostaniu piosenkarzem estradowym. Teraz jednak jego myśli ciągle krążą nie wokół sceny, a wokół nowej dziewczyny, która już od ich pierwszego spotkania całkowicie zawraca mu w głowie. Nowa szkoła, nowe doświadczenia i przede wszystkim ogromne zainteresowanie jej osobą, to wszystko kompletnie zmienia Rachel. W poprzedniej placówce uznawana była raczej za osobę skrytą i cichą, a przez kiepskie oceny odstawała od reszty klasy. Chociaż jako małe dziecko była bardzo otwarta i nawet teraz nie ma problemów, żeby występować na scenie, to raczej jest nieśmiała i cicha. Miała nawet problem ze znalezieniem pracy sezonowej na wakacje, bo przez swoje zamknięcie nie sprawdziła się ani w roli ekspedientki w sklepie, ani kelnerki w barze. Teraz jednak w murach Dance Factory, w miejscu, w którym czuje się świetnie, nabiera wiatru w żagle i pewności siebie, której do tej pory jej brakowało. Widać też, że jest po prostu szczęśliwa. Chodzi uśmiechnięta od ucha do ucha, jest otwarta i energiczna. Jej nowe otoczenie uwielbia ją i podziwia, bo ta piękna dziewczyna nie tylko jest miła i radosna, ale też na parkiecie zawsze daje z siebie 110%. Rachel czuje, że wreszcie wie, co robi i że jej marzenia powoli zamieniają się w rzeczywistość. I to nie tylko marzenia o wielkiej karierze, ale też o wielkiej miłości, bo jej znajomość z Manim szybko przeradza się w coś więcej. Zaledwie po kilku tygodniach spotykania się, Rachel przedstawia go rodzinie jako swojego pierwszego w życiu chłopaka. Od tej pory para staje się też nierozłączna i razem wyglądają jak z obrazka. Są przy sobie wyjątkowo szczęśliwi, razem spędzają wolny czas i razem też tańczą. Nawet wiele dorosłych osób odnosi wrażenie, że uczucie, które łączy Rachel i Maniego, to coś więcej niż tylko pierwsza nastoletnia miłość. W towarzystwie chłopaka nastolatka po prostu promienieje. Na jednym z rodzinnych obiadów podchodzi nawet do swojej babci i na ucho pyta ją, czy też uważa, że jest taki wspaniały i co sądzi o tym, żeby stał się częścią ich rodziny. I na to pytanie jest chyba tylko jedna odpowiedź, bo szczęście Rachel czują i widzą też jej bliscy, którzy nie mogą nacieszyć się tym, jak na lepsze zmieniła się ich córka, odkąd zaczęła chodzić do szkoły tańca, ale też odkąd zaczęła spotykać się z Manim. Wszystko układa się idealnie i do tej pory trudne życiowe decyzje nastolatki okazują się być strzałem w dziesiątkę. Nadchodzi 1 marca 1999 roku, to poniedziałek. Za oknem jest piękna, słoneczna pogoda i zapowiada się dzisiaj na upał. W południe temperatura może osiągnąć nawet 30 stopni, bo w Australii pory roku są odwrócone i mimo, że jest marzec, to tutaj właśnie kończy się lato. Barberowie dzisiejszy dzień zaczynają spokojnie i tak jak zwykle. Jedzą wspólnie śniadanie, po czym każdy zaczyna zajmować się swoimi obowiązkami. Mama Elizabeth sprząta dom. Dwie najmłodsze córki czekają na autobus do szkoły, a tata Michael razem z Rachel wychodzą z domu i ruszają w stronę zaparkowanego przed nim samochodu. Mają podwieźć na tramwaj, który podjeżdża pod samo wejście do Dance Factory. Do tej pory 15-latka dojeżdżała do szkoły z reguły sama, ale niedawno się to zmieniło. 2 miesiące wcześniej do domu wróciła przestraszona Rachel i oznajmiła bliskim, że była śledzona przez dwóch podejrzanych mężczyzn.
Bardzo przestraszyła się tej sytuacji i czuła się realnie zagrożona. Dlatego od tamtego momentu ktoś z bliskich regularnie zawozi ją i przywozi z zajęć, albo przynajmniej odwozi na tramwaj, który zatrzymuje się dosłownie przed wejściem. Tak jest też dzisiaj. Michael ma zamiar podrzucić córkę na tramwaj. Jeszcze na do widzenia, Rachel dostaje buziaka w czoło od mamy i $10 do ręki, żeby w przerwie między zajęciami poszła do sklepu odzieżowego i kupiła sobie bluzki, o których wczoraj rozmawiały. Wieczorem może nie być na to czasu, bo Rachel czeka dzisiaj długi dzień. Zajęcia zaczyna około 8 rano i trwają one aż do 17:30. Ten poniedziałek mija całej rodzinie spokojnie i zupełnie zwyczajnie. Gdy nadchodzi wieczór, w domu Barberów mama Elizabeth podaje właśnie kolację, a do stołu zasiadają tylko ona i jej dwie młodsze córki. Z początku atmosfera jest luźna i każdy opowiada, co dzisiaj robił, ale kiedy mijają kolejne długie minuty, a po Rachel i po jej ojcu wciąż nie ma śladu, Elizabeth zaczyna się lekko denerwować. Odkłada na stół sztućce i przestaje jeść. Zaczyna też nerwowo spoglądać na zegarek. Rachel i Mike zazwyczaj wracają między 18:20 a 18:30, a teraz zegarek pokazuje już 19:15, a ich wciąż nie ma w domu. Poddenerwowana kobieta zaczyna robić w swojej głowie przegląd możliwych scenariuszy. Zaczyna oczywiście od tych najbardziej czarnych. Może mieli okropny wypadek samochodowy, a może przedziurawili oponę, a może rozwiązanie nie jest tragiczne, a prozaiczne, w domu się nie przelewa. Mike prawie od zawsze jeździ na rezerwie i pewnie skończyło mu się paliwo, co miało miejsce już w przeszłości. Ani on, ani Rachel nie mają komórek, ani też zapewne grosza przy duszy. Być może wszystko się przedłuża, bo zaskoczeni sytuacją wracają do domu na piechotę albo na gapę autobusem. Reszta rodziny czeka więc cierpliwie. Młodsze siostry Rachel kończą posiłek i idą do swoich pokoi. Elizabeth zabiera się za sprzątanie i zmywanie, ale cały czas nasłuchuje, czy nikt nie wraca do domu. Czuje też ogromne napięcie i nieustępujący niepokój. Na zegarku jest już przecież 19:30, to już godzina spóźnienia. Jednak gdy mija 10 minut i jest 19:40, w końcu coś się dzieje. W domu rozbrzmiewa dźwięk zawieszonego na ścianie telefonu. Gdy Elizabeth podnosi słuchawkę, oddycha z ulgą. To Mike. Pewnie udało mu się znaleźć budkę telefoniczną i dzwoni, żeby opowiedzieć, co ich zatrzymało. Jednak to, co mówi mąż, sprawia, że serce Elizabeth zatrzymuje się na chwilę. Wyraźnie zaniepokojony Mike pyta, czy Rachel wróciła już do domu, bo od kilkudziesięciu minut czeka na nią na przystanku, ale córka nie wysiadła z żadnego tramwaju. Mężczyzna relacjonuje swojej żonie, że jak zawsze był na miejscu 10 minut wcześniej i czekał na tramwaj z miasta, jednak gdy ten przyjechał, ich córki nie było w środku. Lekko go to zaniepokoiło, ale uznał, że dziewczyna pewnie nie zdążyła dobiec na przystanek i że przyjedzie kolejnym. Tak się jednak nie stało. Mike czekał jeszcze kolejne długie minuty, ale kiedy Rachel nie pojawiła się w miejscu spotkania, zdecydował, że pojedzie do swoich rodziców, którzy mieszkają niedaleko, żeby jak najszybciej zadzwonić do domu. Może się po prostu nie dogadał z córką i ta wróciła do domu sama. Ale informacja, że Rachel nie ma także w domu, mrozi krew w żyłach jej bliskich. Dochodzi już 20. Dziewczyna skończyła zajęcia o 17:30. Gdzie jest i dlaczego nie dała znaku, że zmieniły się jej plany? Rodzice postanawiają, że muszą działać. Mike wsiada z powrotem do samochodu. Będzie jeździł po okolicy, w której mieli się spotkać i będzie wypatrywał nastolatki. Jest przecież spora szansa, że może pojechała inną linią i wysiadła na innym przystanku. W zeszłym tygodniu dwa razy tak umówiła się z mamą i może teraz coś jej się pomyliło. Może czeka na tatę, ale w zupełnie innym miejscu. Przerażona mama nie potrafi jednak pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak, ani tym bardziej czekać bezczynnie. Kiedy jej mąż krąży po okolicy, ona sięga po telefon i dzwoni na lokalny posterunek policji. Dyżurny nie traktuje jednak na poważnie słów kobiety i zaleca, by ojciec kontynuował poszukiwania na własną rękę.
Mundurowy uspokaja przerażoną matkę, że nastolatka na pewno zaraz się znajdzie, ale gdyby tak się nie stało, to zaprasza na posterunek w celu złożenia odpowiedniego zawiadomienia. Na tym rozmowa się kończy, bo policjant żegna się z Elizabeth i rozłącza się, nawet nie czekając na jej ostatnie słowo. Zaniepokojona mama czuje się rozczarowana taką postawą i zostawiona sama sobie, ale bezczynne siedzenie rozbija ją na kawałki, dlatego chwyta za telefon i tym razem dzwoni do chłopaka Rachel, Maniego. Robi to z ogromną nadzieją, bo może to u niego przebywa jej córka. Mani jednak nie tylko mówi, że nie ma u niego Rachel, ale wypowiada też dwa zdania, które sprawiają, że już i tak przerażona kobieta wstrzymuje oddech. A więc mówiła na poważnie: nie wierzyłem, że tam pójdzie. Elizabeth nie ma pojęcia, co to oznacza, dlatego Mani tłumaczy, że widział się z Rachel dzisiaj rano i że razem byli nawet w galerii handlowej. Dziewczyna pokazała mu tam drogie buty na platformie z limitowanej edycji sygnowanej przez Spice Girls i pochwaliła się, że jutro wróci, żeby je kupić. Poprosiła nawet, aby sprzedawca odłożył je dla niej. Mani był tym bardzo zdziwiony. Buty były drogie. Wie też, że mama Rachel już tydzień temu nie zgodziła się na tak duży wydatek. Chciał wiedzieć, skąd ta pewność, że kupi te buty i przede wszystkim, skąd będzie miała na to pieniądze. Wtedy nastolatka pochwaliła się, że udało jej się znaleźć sposób na szybki i spory zarobek, ale że jeszcze nie może zdradzić mu szczegółów. Mani tym razem nie tylko się zdziwił, ale też zmartwił. Szybkie i duże pieniądze, to brzmi bardzo podejrzanie. Chciał wiedzieć, o co dokładnie chodzi, ale Rachel nie miała zamiaru niczego zdradzać. Uspokoiła tylko swojego chłopaka, że na pewno nie zrobi niczego niemoralnego i że to normalna praca. Mani ostatecznie odpuścił, zaufał Rachel i po wizycie w galerii wrócili do szkoły, gdzie ostatni raz widzieli się, gdy razem wychodzili z zajęć. Na do widzenia Rachel obiecała mu jeszcze, że wieczorem rozwiąże zagadkę i opowie o szczegółach swojej nowej dorywczej pracy, ale wbrew obietnicom nie odezwała się do teraz. Elizabeth jest przerażona. Zdaje sobie sprawę, że nie miała pojęcia o żadnej nowej pracy i teraz jeszcze bardziej czuje, że musi działać i poznać prawdę. Nie jest to jednak łatwe. Jest uziemiona w domu z dwoma córkami i bez samochodu. Robi więc wszystko, co może zrobić z domu, żeby odnaleźć Rachel. Ponownie chwyta za telefon i teraz dzwoni już wszędzie i nieco na oślep szuka jakiejkolwiek podpowiedzi, gdzie skierować poszukiwania. W ten sposób kontaktuje się z pracownikami szkoły i najlepszą przyjaciółką Rachel, Kylie, ale nie uzyskuje żadnych przydatnych informacji. Nikt też nie wie o żadnej tajemniczej pracy. Elizabeth odchodzi już od zmysłów. Dobrze zna swoją córkę i wie, że takie zachowanie jest kompletnie nie w jej stylu. Wie, że coś musiało się wydarzyć. A w tym przekonaniu utwierdzają fakt, że mijają kolejne godziny bez żadnego odzewu od nastolatki. Gdy dochodzi już 21, Mike pojawia się na policji w Box Hill. Posterunek znajduje się blisko miejsca, z którego miał odebrać córkę, czyli w połowie drogi między ich domem a szkołą tańca. Jednak i tym razem rodzice nie otrzymują wsparcia. Policja ponownie traktuje sprawę z przymrużeniem oka. Dyżurny pociesza Michaela i tłumaczy, że jest przecież ojcem nastolatki. Najpewniej zabalowała ze znajomymi i pojawi się w domu dzisiaj wieczorem albo jutro rano. Ostatecznie nie przyjmuje zgłoszenia i odsyła mężczyznę z kwitkiem. Zrezygnowany Mike nie ma wyjścia. Wraca do domu rodziców, skąd zabiera ze sobą swoją mamę. Babcia zajmie się dwoma córkami, a on razem z Elizabeth ruszą z powrotem do centrum. Znowu desperacko i po omacku szukają zaginionej Rachel. Udaje im się dotrzeć do szkoły tańca jeszcze przed jej zamknięciem, jednak podobnie jak przez telefon, nikt nie jest w stanie im pomóc. Pracownicy nie udzielają żadnej nowej informacji, poza tą, że Rachel wyszła z budynku około 17:45, po czym wypraszają rodziców dziewczyny, bo nadchodzi czas zamknięcia. Mike i Elizabeth są coraz bardziej zrezygnowani, bo po prostu nie wiedzą, gdzie szukać. Spędzają resztę wieczoru na chaotycznym jeżdżeniu po centrum Melbourne, jednak gdy zbliża się północ, zaczynają zdawać sobie sprawę, że takie działania nie mają sensu.
Ostatecznie wracają do domu z nadzieją, że Rachel sama wróci. Próbują zasnąć, chcą z całych sił wierzyć, że rano zobaczą swoją córkę w jej pokoju. Jest wtorek 2 marca. Nowy dzień przynosi jednak rozczarowanie, bo pokój Rachel wciąż jest pusty. Dziewczyna wbrew nadziejom nie wróciła i nie dała znaku życia już od kilkunastu godzin. Elizabeth zawozi dwie pozostałe córki do szkoły, a następnie razem z Mike'iem udają się po raz kolejny na posterunek policji w Box Hill. Kiedy wchodzą do budynku ze zdjęciem Rachel w ręku, dyżurny nie ma pojęcia, o co chodzi. Policjant z poprzedniej zmiany nie poinformował go nawet o tym, że byli u niego przerażeni rodzice. Okazuje się też, że raport o wizycie od 12 godzin leży nietknięty na stercie dokumentów na biurku nieobecnego dzisiaj policjanta. Mimo że rodzice widzą wypełniany wczoraj dokument w tym samym miejscu, to dyżurny zapewnia ich, że patrole policji na pewno zostały poinformowane o zaginięciu dziewczyny. Policjant przyjmuje też przyniesione zdjęcia Rachel, ale zaznacza przy tym, żeby bliscy nie przejmowali się tak bardzo, bo dziewczyna na pewno za chwilę pojawi się w domu. Ton rozmowy wskazuje jednak na to, że policja wciąż nie bierze zaginięcia Rachel na poważnie i że nie są prowadzone żadne działania, które miałyby ustalić, gdzie jest. Zrezygnowani rodzice znowu wracają do domu z niczym, ale mają nadzieję, że zaraz się to zmieni. Tego dnia Rachel umówiona była ze swoją najlepszą przyjaciółką, Kylie, na wspólne śniadanie w jej domu i wspólny dojazd do szkoły tańca. Elizabeth i Michael liczą, że kiedy podjadą pod dom rodziców Kylie, znajdą tam Rachel całą i zdrową. Niestety, ale u przyjaciółki zastają tylko Kylie, która sama zaczyna bardzo się niepokoić. Postanawia też pomóc w poszukiwaniach i odpuszcza dzisiaj zajęcia. Rodzice chwytają za telefon i sprawdzają, czy może ich córka sama nie pojechała do szkoły, ale niestety znowu są rozczarowani, bo Rachel nie pojawiła się na zajęciach. Okazuje się też, że wczoraj, gdy wszyscy rówieśnicy ćwiczyli przed ważnym występem i na próbę poświęcili nawet swoją przerwę na obiad, Rachel jako jedyna wyłamała się i wyszła na godzinę na miasto, po czym wróciła i kontynuowała zajęcia. Rodzice mają nadzieję, że może w tej chwilowej nieobecności kryje się odpowiedź na ich pytanie, gdzie jest teraz. Znowu wydzwaniają do znajomych córki. Kontaktują się też z Manim, ale chłopak rozwiewa te wątpliwości. Opowiada, że to właśnie z nim widziała się podczas przerwy i że nie wydarzyło się wtedy nic nadzwyczajnego. To w tamtym momencie w galerii dziewczyna pokazywała mu swoje wymarzone buty. Poza tym chłopak nie wie nic więcej, jest też coraz bardziej zaniepokojony. Razem z Rachel mają taki zwyczaj, że dzwonią do siebie co wieczór, żeby porozmawiać ze sobą chociaż przez kilka minut przed snem. Nie rezygnują ze swojego rytuału, nawet gdy Rachel nocuje u znajomych czy jest na wyjeździe. Wczoraj jednak nie zadzwoniła, a to stało się po raz pierwszy, odkąd są razem. To właśnie to z pozoru drobne odstępstwo od normy sprawia, że Manny zaczyna podzielać obawy z rodzicami Rachel. Chce też pomóc, dlatego razem z Elizabeth i Michaelem udają się do galerii handlowej w centrum, gdzie znajduje się sklep z butami, o których z takim zachwytem mówiła nastolatka. Z łatwością docierają też do sprzedawcy, który w poniedziałek obsługiwał dziewczynę. Mężczyzna mówi, że doskonale pamięta Rachel i że wciąż na zapleczu ma dla niej odłożone buty za równowartość około 550 dzisiejszych złotych. Sprzedawca wspomina też, że doskonale pamięta i kojarzy nastolatkę, bo często odwiedza sklep, żeby pooglądać drogie buty. Wczoraj rzeczywiście była niezwykle podekscytowana i zapewniała go, że wreszcie będzie mogła kupić sobie wymarzone buty. W tym momencie historia Maniego potwierdza się więc co do słowa, ale także znowu pojawia się pytanie, skąd Rachel miałaby mieć takie duże pieniądze? Elizabeth, Manny i Mike rozdzielają się. Mama z chłopakiem wspólnie obchodzą jeszcze całą galerię i pokazują wszystkim napotkanym pracownikom czy klientom zdjęcia Rachel. W pewnym momencie Manny doznaje też małego olśnienia i przypomina sobie dokładne słowa Rachel na temat jej nowej pracy. Dziewczyna uspokajała go, że na pewno nic jej nie grozi, bo nie będzie tam sama, a ze starą znajomą. Niestety nie powiedziała, kim jest ta osoba, dlatego Manny i Elizabeth próbują teraz to rozgryźć.
Okazuje się jednak, że nie są w stanie ustalić, o kogo chodzi. Przecież wszystkich już obdzwonili. W czasie, gdy Elizabeth i Manny ciągle jeszcze rozmawiają z ludźmi w galerii, Mike przepytuje ludzi na ulicy. Takie działania na oślep, o dziwo, przynoszą jakiś trop, bo Michael trafia na kobietę, która mówi mu, że czytała wczoraj w gazecie, że niedawno w okolicy Melbourne wypuszczono z więzienia mężczyznę, który odsiedział wyrok za zmuszanie nieletnich dziewczyn do pracy w nielegalnym domu publicznym. Informacja ta paraliżuje wręcz całą trójkę. Dziwna praca, duże pieniądze, tajemnica, której nie chciała wyjawić Rachel, to niepokojąco do siebie pasuje. Z tego też powodu bliscy natychmiast udają się na posterunek policji w Richmond, niedaleko Dance Factory, żeby przekazać policjantom tę ważną poszlakę. Bo jeśli Rachel rzeczywiście została zwabiona do takiej pracy pod przykrywką zlecenia w modelingu, to każda sekunda jest teraz na wagę złota. Ale policja po raz kolejny nie robi nic. Rodzice Rachel i Manny najpierw spędzają ponad godzinę w poczekalni, a gdy już zostają przyjęci przez dyżurnego, ten informuje ich, że jeżeli zgłosili już zaginięcie na innym posterunku, to niestety, ale nie mogą im pomóc tutaj. Policjant między słowami wyśmiewa też podejrzenia bliskich Rachel i daje im do zrozumienia, że chyba poniosła ich fantazja. Swoją pomoc ogranicza do zadzwonienia na posterunek w Box Hill, żeby wypytać, kto prowadzi sprawę i przekazać numer tej osoby rodzicom Rachel, bo jak się okazuje, kiedy ci złożyli zawiadomienie o zaginięciu córki, nikt nie przedstawił im, że jest taka możliwość. To już kolejny raz, kiedy bliscy Rachel czują się rozczarowani i pozostawieni sami sobie. Wciąż jednak są dalece od poddania się i kontynuują śledztwo na własną rękę. W taki też sposób trafiają na kolejny trop. Docierają do dziewczyny pracującej w sklepie z sukienkami, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła tańca. Młoda kobieta od razu rozpoznaje Rachel na zdjęciu i opowiada Mike'owi przerażającą historię. W poniedziałek, czyli w dniu zaginięcia, ekspedientka padła ofiarą nieprzyjemnego incydentu. Przez ostatnią godzinę zmiany jakaś nieznana jej kobieta obserwowała ją, najpierw z pomiędzy wieszaków, a następnie stojąc na ulicy przez witrynę. Kiedy dziewczyna skończyła pracę i udała się na tramwaj, nieznana kobieta zaczęła ją śledzić. Weszła nawet do tego samego tramwaju co ona, a następnie wysiadła na tym samym przystanku, po czym szła metr za nią przez kilka minut. W końcu dogoniła ją i zatrzymała, i zaproponowała dziewczynie pracę w Daily Planet. I wcale nie chodziło tu o fikcyjną gazetę, w której pracował komiksowy Superman, ale o klub nocny i licencjonowany dom publiczny w centrum Melbourne. Bliscy Rachel zaczynają realnie obawiać się, że być może i ich córka została zwabiona obietnicą łatwych pieniędzy przez tę samą kobietę. Być może nawet naiwnie nie wiedziała, czym właściwie jest Daily Planet. W końcu nazwa brzmi jak nazwa gazety. Elizabeth nie czeka i natychmiast kontaktuje się telefonicznie z kierownictwem klubu, a mężczyzna, z którym rozmawia, jest zszokowany jej opowieścią. Zapewnia ją, że jego biznes działa całkowicie legalnie i że nie zatrudnia naganiaczy, a przede wszystkim nie zatrudniłby osoby nieletniej. Mężczyzna jest wręcz przejęty sprawą, którą teraz sam chce wyjaśnić. Współczuje przerażonym rodzicom i chce im pomóc, dlatego przekazuje Elizabeth numer telefonu do Związku Prostytutek Stanu Victoria. Mama jest coraz bardziej przerażona. Czuje się zmieszana, kierując się w tak inny i nieznany sobie świat. Dzwoni jednak pod podany numer i wbrew swoim początkowym obawom uzyskuje pełną uwagę i zrozumienie. Kobieta po drugiej stronie słuchawki bierze sobie sprawę Rachel do serca i informuje Elizabeth, że jeżeli córka nie wróci do domu w ciągu kilku następnych dni, członkowie jej kolektywu zaczną jej szukać na ulicach Melbourne. Kobieta oddycha z ulgą i po raz pierwszy od zaginięcia Rachel czuje, że ktoś naprawdę chce im pomóc. Cały wtorek Elizabeth, Mike i Manny spędzają na chaotycznym przepytywaniu ludzi na ulicach i w okolicznych sklepach i knajpach. Udają się również na zajezdnię tramwajową, ale zostają z niej wyproszeni przez kierownika, który tłumaczy, że motorniczy nie mają czasu patrzeć na to, kto wchodzi i wychodzi z tramwaju.
Ich działania przynoszą jednak nieco nieoczekiwane korzyści, bo w kawiarni niedaleko szkoły barista, który zna Rachel, przekazuje Elizabeth numer do swojego znajomego, który jak się okazuje jest policjantem z Wydziału Osób Zaginionych. Niestety, ale mimo wielu prób połączenia, śledczy nie odbiera swojej komórki. Wtorek okazuje się być więc bezowocny. Dzień nieubłaganie dobiega końca, a Rachel nie wraca do domu. Wszyscy podejmują decyzję, że wracają. Muszą nabrać sił i energii do dalszych poszukiwań. Gdy rodzice zaginionej dziewczyny są już u siebie, Elizabeth znowu nie potrafi czekać bezczynnie. Sięga po telefon i dzwoni do swojego taty, Iwana, i opowiada o całej tragicznej sytuacji. Prosi też o pomoc i o radę. Wtedy okazuje się, że Iwan razem z żoną właśnie są w Melbourne, ponieważ organizują wernisaż swoich zdjęć i to nie byle jakich, bo zdjęć samej Rachel. Nastolatka już od dawna jest muzą i modelką dla swojej babci, znanej w Australii artystki i fotografki. Teraz, w związku z tymi tragicznymi okolicznościami, pod każdym jej zdjęciem na wernisażu pojawia się napis, że Rachel zaginęła i że jeżeli ktokolwiek ją widział, to proszony jest o kontakt pod wskazany numer telefonu. Resztę wtorkowego wieczoru rodzice Rachel spędzają przeszukując pokój nastolatki. Elizabeth czuje się z tym okropnie, bo wie, że narusza prywatność swojej córki, ale nie ma wyjścia. Liczy, że może gdzieś tutaj ukryta jest wskazówka, tajemnica, której nie znają, a która może okazać się ważnym tropem. Ale niestety, po niemal całej nocy czytania jej pamiętników i przeszukiwania szafek, nie udaje się znaleźć niczego sensownego. Rachel sama też nie wraca do domu już kolejną noc. Zrezygnowane małżeństwo opada z sił. Kładą się do łóżka około 4 rano, bo po 23 godzinach na nogach obydwoje zaczynają dosłownie zasypiać na stojąco. Mimo, że są tak potwornie zmęczeni, żadne z nich nie zasypia. Elizabeth i Mike czują, że nie mogą pozwolić sobie na sen. Przecież w końcu gdzieś tam jest ich córka, która być może potrzebuje ich pomocy. Jak mogliby w tym czasie spać? Szczególnie, że są jedynymi osobami, które jej szukają, bo policja, mimo upływu czasu, dalej nie zrobiła nic. Nadchodzi kolejny dzień, to środa, 3 marca. Rachel nie ma już od poniedziałku. Dzisiaj z samego rana w domu na przedmieściach Melbourne pojawia się mama Elizabeth, która proponuje swoją pomoc. Sama zaopiekuje się starszą córką, a młodszą zawiezie do siostry Elizabeth, Robbie. To pozwoli zrozpaczonym rodzicom swobodnie działać i poświęcić całą energię na poszukiwania Rachel. Wieść o trudnej sytuacji dociera do dalszych członków rodziny, a telefon domowy barberów nie przestaje dzwonić. Każdy oferuje pomoc i to w dowolnej postaci. Wszyscy chcą być z Elizabeth i Mike'iem w tych trudnych chwilach i chociaż wsparcie jest ogromne, to nie pojawia się żaden przełom w sprawie. Ale Elizabeth, teraz gdy ma pomoc od swojej mamy i siostry, znowu skupia się na działaniu. Jeszcze przed 8 rano dzwoni na posterunek w Box Hill, żeby porozmawiać z policjantem zajmującym się ich sprawą. Niestety, nie ma go dzisiaj w pracy, dlatego kobieta musi opowiedzieć całą historię zaginięcia od nowa. Policjant po drugiej stronie słuchawki wydaje się być empatyczny. Obiecuje, że wyśle patrol do szkoły tańca, żeby przesłuchać pracowników i uczniów, po czym żegna się i rozłącza. Chwilę po tym telefonie do Elizabeth odzwania śledczy z Wydziału Osób Zaginionych, do którego wczoraj nie udało jej się dodzwonić. Policjant jest niezwykle uprzejmy, ale niestety nie ma dobrych wieści. Mówi, że na tak wczesnym etapie nie może pomóc, ale obiecuje, że zadzwoni na posterunek w Box Hill i dopilnuje, żeby sprawa została poprowadzona zgodnie z procedurami. Zanim jednak zacznie się coś dziać, rodzice Rachel znowu ruszają do centrum, żeby tam szukać swojej córki. Mimo, że nie śpią już prawie 30 godzin, nie odpuszczają. Przeszukują tyle bocznych uliczek i podwórek, ile tylko potrafią. Mike zagląda nawet do kontenerów na śmieci, co nie podoba się Elizabeth, która krzyczy na niego, że jej córka przecież żyje, że nie mogą znaleźć jej w śmietniku. Po kilku godzinach chaotycznego przemierzania miasta, jeszcze przed południem,
Barberowie ponownie pojawiają się w szkole tańca, gdzie czeka ich kolejne rozczarowanie. Okazuje się, że wbrew obietnicom policjanta, nikt nie przyjechał przesłuchać uczniów i pracowników. Zrozpaczona kobieta od razu chwyta za telefon i dzwoni na komisariat. Chce wiedzieć, kiedy ktoś przyjedzie, ale zostaje zignorowana. Nie wie, co robić. Czuje się bezradna. Przecież mija już druga doba bez kontaktu od Rachel. Elizabeth dzwoni do śledczego z Wydziału Osób Zaginionych, ale on również rozkłada ręce. Jak robot cytuje statystyki, że 97% zaginionych osób w wieku Rachel wraca do domu po około 48 godzinach, a pozostała część wraca do swoich domów do 5 dni. Sugeruje, by po prostu poczekać. Ale Elizabeth nie ma zamiaru czekać. Męczy ją zresztą coś innego. Stara znajoma Rachel, z którą miała iść do nowej tajemniczej pracy. Kobieta chce dowiedzieć się, kim może być ta osoba, dlatego dzwoni do szkoły, do której jeszcze niedawno chodziła Rachel. Ma podejrzenia, że może chodzić o koleżankę z klasy albo ze szkoły, którą niedawno skończyła jej córka. Niestety, ale ten telefon niczego nie wnosi. Pracownica sekretariatu informuje, że nie może zdradzić żadnych wrażliwych informacji, ale chętnie przekaże je policjantom, jeżeli się z nią skontaktują. Mama Rachel widzi w tym szansę i ponownie dzwoni na posterunek w Box Hill, jednak telefon znowu odbiera inny policjant, który prosi Elizabeth o opowiedzenie historii Rachel jeszcze raz od nowa. To okazuje się być stratą czasu, bo policjant informuje mamę Rachel, że nie może pomóc. Nie dość, że nie wie, gdzie jest szkoła, o której jest mowa, to na dodatek policja i tak nie ma uprawnień, żeby prosić o listę uczniów. Przerażona matka jest już totalnie zrezygnowana. Przez te 3 dni zdążyła zauważyć, że sprawa jej córki jest traktowana przez policjantów z dystansem i politowaniem i że wcale nie zanosi się na zmianę podejścia. Mike i Elizabeth są pod ścianą i zastanawiają się nad tym, co chodzi im po głowie od początku zaginięcia. Czy udać się do prasy i telewizji i wszystko nagłośnić, czy może jednak się nie wychylać, bo co jeżeli nagłośnią zaginięcie Rachel, a osoba, która ją na przykład przetrzymuje, wystraszy się i zrobi jej krzywdę? Gdy debatują, co zrobić dalej, w ich domu rozbrzmiewa telefon. To śledczy z Richmond, który odmówił wcześniej pomocy, teraz jednak chce się spotkać i przyjąć zeznania rodziny. Kiedy barberowie docierają na miejsce, znowu czują, że wszystko idzie nie tak, jak powinno. Dyżurny siedzący na wejściu nie ma pojęcia, kim są, przez co Elizabeth po raz kolejny tego samego dnia musi od zera opowiadać o zaginięciu córki. Kiedy wyjaśnia się, o którą sprawę chodzi, dyżurny zaprasza barberów na ławkę obok. Informuje ich też, że kiedy nadejdzie czas, ktoś zawoła ich na rozmowę. Podczas oczekiwania Mike orientuje się, że zapomniał czegoś z samochodu i wychodzi z budynku. W momencie, gdy zamykają się za nim drzwi, na korytarz wychodzi detektyw odpowiedzialny za sprawę Rachel i prosi, by Elizabeth poszła z nim złożyć zeznania. Kobieta chce jednak poczekać na męża, chce, by był z nią w tym trudnym momencie, ale detektyw mówi, że nie ma czasu i pogania roztrzęsioną matkę. Przez kolejną godzinę mama Rachel składa zeznania samotnie. Cały czas martwi się, że nie ma przy niej męża. Jest bardzo zmęczona i na skraju wytrzymałości. Z całych sił stara się, by jej zeznania nie były chaotyczne. Nie chce też wyjść na histeryczkę. Nie wie też, czy niczego nie pominęła. Chce zrobić wszystko, by wreszcie potraktowano ich poważnie, ale czuje się fatalnie z tym, że nie ma przy niej męża. Mike w sali przesłuchań pojawia się dopiero po godzinie, w momencie, gdy czas się skończył. Okazuje się, że przed posterunkiem spotkał nauczycielkę tańca Rachel, która chciała złożyć zeznania. Gdy oboje weszli do środka, dyżurny stał się agresywny i zaczął atakować słownie nauczycielkę. Oskarżał ją o marnowanie czasu policji, bo pojawiła się bez zaproszenia, mimo że już 2 razy telefonowała na posterunek. Gdy Elizabeth samotnie składała swoje zeznania, nie miała pojęcia, że przy wejściu trwa awantura. Niezadowolony policjant był bardzo agresywny i nie dopuszczał nikogo do głosu.
Ustąpił dopiero, kiedy Mike krzyknął na niego, że nie obchodzą go procedury, gdy chodzi o życie jego córki. Zagroził, że albo dzisiaj wszyscy złożą zeznania, albo gorzko pożałuje swojej postawy. Sytuacja na chwilę się uspokoiła, ale gdy Mike powiedział, że chce dołączyć do żony, która jest teraz w pokoju przesłuchań, policjant nie chciał wyrazić na to zgody. Mike jednak się nie ugiął i przez niemal godzinę kłócił się z mundurowym, a kiedy w końcu wywalczył swoje, okazało się, że jest już po przesłuchaniu. Gdy Michael wreszcie wchodzi do pokoju, jego żona jest cała rozemocjonowana. Przesłuchanie dobiegło końca. Detektyw prosi już tylko oboje rodziców o zdjęcia Rachel i przygotowanie listy wszystkich jej znajomych. Tłumaczy też bliskim, że muszą odpuścić, że nie mogą pozbawiać się snu ani szukać córki na własną rękę, bo zwyczajnie nie ma to sensu. Zapewnia ich też, że policja zajmie się ich sprawą, chociaż z tonu wypowiedzi można wywnioskować, że śledczy wciąż skłaniają się ku wersji, że Rachel nic nie grozi, że po prostu uciekła i niedługo wróci sama. Barberowie opuszczają posterunek policji i wbrew wszelkim oczekiwaniom wcale nie czują się lepiej. Ich nastroju nie poprawia także informacja o tym, że nauczycielka tańca została wyproszona i ostatecznie, mimo swoich chęci, nie złożyła zeznań. Rodzice znowu czują, że nie mają wsparcia w mundurowych. Nie słuchają też ich rad, żeby odpocząć i działają. Od razu ruszają do szkoły tańca córki, skąd dzwonią do szkoły modelingu, do której chodziła Rachel. Jeden z fotografów opisuje ją jako osobę ufną i naiwną. Mężczyzna nie pociesza bliskich. Sugeruje, że dziewczyna jak najbardziej mogła wpaść w szpony kogoś o złych intencjach, kto mógł jej zaproponować wzięcie udziału w dobrze płatnej sesji fotograficznej, która była tylko przykrywką. Barberowie są coraz bardziej spanikowani i czują, że zaczynają kręcić się w kółko. Wracają więc do początku i do pytania, które nie daje im spokoju. Udają się do przyjaciółki Rachel. Może to ona pomoże im dojść do tego, kim jest stara znajoma, o której wspominała Maniemu ich córka. Ale pojawia się problem, bo nawet Kylie, która myślała, że o Rachel wie wszystko, nie ma bladego pojęcia, kim może być tajemnicza koleżanka. Zaczyna wręcz zastanawiać się, czy w ogóle ktoś taki istnieje. W każdym razie przyjaciółka utwierdza bliskich w tym, co i tak już wiedzą. Rachel nie zrobiłaby niczego, co zmartwiłoby jej rodziców, i jeżeli zniknęła, to na pewno nie z własnej woli. Barberowie czują, że opadają z sił. Wracają do domu przed 18, a na miejscu zastają wzruszający widok. Dom pełen rodziny i przyjaciół, którzy są tu, by ich wesprzeć. Para planuje poświęcić resztę wieczoru średniej córce, Ashley Rose, bo dziewczynka nie jest w najlepszej kondycji psychicznej. Niesamowicie martwi się o swoją starszą siostrę i tęskni za nią. Elizabeth i Mike wiedzą, że nie mogą rzucić wszystkiego. Dzisiaj nie wychodzą już więc z domu, ale i tak cały czas myślą o nowych sposobach na odnalezienie Rachel. W domu rodziny Barberów panuje gwar i ktoś z członków rodziny sugeruje, żeby zadzwonić na infolinię operatora telefonicznego. Elizabeth udaje się w ten sposób uzyskać listę połączeń wychodzących, ale prawo w Australii nie pozwala, żeby przekazać listę połączeń przychodzących. Do tej mają dostęp tylko policjanci. Ostatecznie jednak to zawsze coś, dlatego pracownica infolinii dyktuje kobiecie wszystkie wykonane połączenia, począwszy od soboty, ale niestety żaden z numerów ani żadne połączenie nie wygląda podejrzanie. Ale Elizabeth i Mike, mimo wsparcia i ogromnego zmęczenia, wytrzymują w domu zaledwie godzinę, bo po 19 znowu są w okolicy szkoły tańca, gdzie są umówieni z rodzicami Maniego. Razem rozwieszają plakaty, podczas gdy chłopak Rachel i jego bracia chodzą od baru do baru i wypytują o dziewczynę. Czują presję, bo wiedzą, że czas jest tu na wagę złota. Wielkimi krokami zbliża się też weekend wyścigowy Formuły 1 i do miasta za chwilę zjadą się dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata. Kiedy Elizabeth, Mike i Rosa, mama Maniego, idą chodnikiem i rozwieszają plakaty, nieoczekiwanie podjeżdża do nich nieoznakowany radiowóz. To detektywi z Richmond informują, że udało im się zabezpieczyć nagrania z przystanku tramwajowego obok szkoły tanecznej, ale to koniec dobrych wieści, bo tak jak przypuszczali, nie znaleźli na nich Rachel.
Dopiero teraz też rodzice widzą, że nawet wcześniej nieco oschli mundurowi, teraz wydają się być zmartwieni, jakby sami mieli jakieś złe przeczucia. Elizabeth i Mike są już skrajnie wykończeni i odczuwają symptomy deprywacji snu. Trudno jest racjonalnie wytłumaczyć, jakim cudem dają jeszcze radę, ale są nieustępliwi. Nawet kiedy na zegarze wybija druga w nocy, małżeństwo wcale nie wraca do domu, a znowu rusza do centrum. W tym momencie nie śpią już od około 44 godzin i zaczynają czuć się tak samo jak osoby mające 1,5 promila alkoholu we krwi. W ten sposób płynnie nadchodzi czwartek, czyli trzeci dzień poszukiwań. Centrum Melbourne, nawet w nocy i w środku tygodnia, wypełnione jest mieszanką pijanej młodzieży i niezbyt ciekawych osób. Barberowie nie zwracają jednak uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo. Podchodzą do każdego i każdemu pokazują zdjęcie córki. Odwiedzają nawet okolice barów ze striptizem, czy jadą w inną część miasta, w której znajdują się licencjonowane domy publiczne. Nigdzie jednak nie trafiają na żaden ślad po Rachel. Zmęczeni i zrezygnowani wracają do domu dopiero o 4:30. Są na nogach już blisko 48 godzin, a mimo tego, kiedy są już w sypialni, nie potrafią zasnąć. Zamiast tego przez kolejne 2 godziny rozmawiają i planują co dalej, ale oboje są już na skraju wytrzymałości. Gdy Mike rozmawia ze swoją mamą przez telefon, wybucha. Zaczyna głośno płakać i krzyczeć, że ona na pewno nie żyje. Wpada w taką histerię, że spada z łóżka, po czym traci na chwilę przytomność. Gdy ją odzyskuje, dalej jednak płacze i trzęsie się, a po chwili znowu pada na ziemię i traci przytomność na dobre. Na miejscu pojawia się lekarz, a Mike otrzymuje leki na uspokojenie i zalecenie, żeby przez najbliższy czas brał je regularnie. Oboje z żoną pozwalają sobie też na kilka godzin snu, ale po szybkiej regeneracji znowu ruszają do miasta. Wreszcie jednak pojawia się światełko w tunelu. Dowiadują się, że dzisiaj już policja rozpoczęła poszukiwania ich córki, bo w Dance Factory z samego rana pojawiła się para detektywów, którzy poświęcili cały dzień na przesłuchanie każdego, kto chociaż kojarzy Rachel. Dzieje się to, na co tak bardzo czekali bliscy. Śledczy przejmują w końcu pałeczkę i od razu prześwietlają wszystkich z otoczenia zaginionej. Największą uwagę skupiają oczywiście na chłopaku Rachel. Policja próbuje dowiedzieć się od niego wszystkiego, między innymi tego, czy para uprawiała seks i czy dziewczyna przypadkiem nie zaszła w ciążę. Chłopak, ku zaskoczeniu rodziców zaginionej, potwierdza, że współżyli, ale że zawsze odpowiednio się zabezpieczali. Mimo wszystko, ewidentnie cała rozmowa kręci się tylko wokół tego tematu, jakby policjanci mieli już ustaloną tezę, że dziewczyna uciekła z domu z powodu 2 kresek na teście. Ostatecznie jednak muszą odpuścić, bo nie znajdują żadnych dowodów na swoje twierdzenia. Późnym popołudniem, na prośbę śledczych, barberowie meldują się na posterunku w Richmond. Przekazują policjantom więcej zdjęć dziewczyny i informują o tym, że rozwiesili w mieście mnóstwo plakatów. Jednak policjant, zamiast pochwalić ich zaangażowanie, straszy, że jeżeli powiesili plakat poza Richmond i nie poinformowali o tym lokalnych posterunków policji, to grozi im $70 kary za zaśmiecanie i to za każdy nielegalny plakat. Elizabeth i Mike natychmiast czują się poniżeni i to nie tylko uwagami na temat zaśmiecania. Bo dzisiaj policjanci w ogóle nie są mile nastawieni. Stoją z założonymi rękami i sprawiają wrażenie poirytowanych, jak gdyby czuli się oszukani, a rodzice Rachel marnowali ich czas. Chwilę później okazuje się, skąd te nastroje. Prowadzący sprawę sierżant przekazuje im, że jeden z detektywów z innego posterunku, gdy był w drodze do sądu w Richmond, widział dziewczynę wyglądającą identycznie jak Rachel w towarzystwie młodego blondyna. Policjanci chcieli się upewnić i kiedy pokazano mu zdjęcia zaginionej, przekazał, że to na 95% ta sama osoba. Sierżant podkreśla tym samym, że są przekonani, że ich pierwsze przeczucia były słuszne. Nastolatka wcale nie została porwana, przesłuchali przecież wszystkich, nie ma też żadnego motywu. Niemal na pewno uciekła z domu i po prostu jeszcze nie chce być znaleziona.
Elizabeth i Mike są w szoku i na skraju załamania, kiedy dowiadują się, że policja miała opublikować dzisiaj oficjalne oświadczenie na temat zaginięcia Rachel. Jednak w związku z tym, że teraz są przekonani, że dziewczyna uciekła, publikacja zostaje wycofana. Wygląda też na to, że policja nie tylko zmieniła zdanie, ale już nie planuje szukać dalej dziewczyny. Barberowie znowu zostają pozostawieni sami sobie, a ich rozpacz i bezsilność sięga granic. Resztę popołudnia małżeństwo znowu spędza na plakatowaniu miasta. Znowu wypytują każdego spotkanego przechodnia o to, czy widział Rachel, a teraz też blond chłopaka, z którym rzekomo ją widziano. Gdy zbliża się wieczór, rodzice spotykają się pod szkołą tańca ze znajomymi Rachel, którzy widzieli ją jako ostatnią. Razem próbują zrobić coś na wzór wizji lokalnej i odegrać ostatnie minuty przed zniknięciem dziewczyny. Niewiele to jednak wnosi i przed północą wszyscy kończą poszukiwania na dziś. Elizabeth i Mike wracają do domu i pierwszy raz od dawna kładą się spać o w miarę normalnej godzinie. Jest piątek, 5 marca, to już czwarty dzień bez Rachel. Mimo wczorajszej nieprzyjemnej sytuacji, lokalna policja zjawia się w domu barberów. Małżeństwa jednak tutaj nie ma, bo od rana krążą po mieście i szukają córki. Nie wiedzą przez to, że śledczy są pod ich domem i to w konkretnym celu. Chcą przeszukać pokój nastolatki. Mimo że Mike i Elizabeth są w centrum, śledczych do środka wpuszczają inni członkowie rodziny. Kiedy po południu małżeństwo wraca do domu, policjanci właśnie odjeżdżają i mijają się, ale z relacji mamy Elizabeth wynika, że śledczy byli zirytowani faktem, że barberów nie było w domu, bo podobno znaleźli w pokoju ich córki coś bardzo istotnego, notatkę, która potwierdza jej ucieczkę. Mike i Elizabeth są kompletnie zaskoczeni, przecież sami przetrząsnęli jej pokój i nic nie znaleźli. Małżeństwo natychmiast udaje się na posterunek w Richmond, żeby poznać szczegóły. Wtedy dowiadują się, że w pokoju Rachel odnaleziono dwie notatki. Na pierwszej napisane jest przystanek, spotkać się z Manim, 50-80 dolarów, trzy specjalne rzeczy. A na drugiej running away, czyli uciekanie. Rodzice od razu zauważają, że notatki zapisane są na kartkach z zajęć ze szkoły modelingu, do której dziewczyna chodziła w listopadzie zeszłego roku. Zdaniem barberów są więc stare i na pewno nie mają związku ze sprawą. Śledczy jednak upierają się, że notatki są świeże i że jasno wskazują na ucieczkę. Nic nie dają też tłumaczenia, co oznacza pierwsza notatka, którą rodzice szybko rozszyfrowali. W czasie, kiedy Rachel uczęszczała na kurs dla modelek, Manny często czekał na nią na przystanku i razem z nią jeździł do domu, ponieważ dziewczyna bała się jeździć komunikacją miejską sama. 50 lub 80 dolarów to suma, jaką Rachel mogła wydać na swój prezent na święta, a trzy specjalne rzeczy to trzy prezenty, jakie chciała kupić Manniemu pod choinkę. Mike kojarzy ten zwrot, bo gdy Rachel prosiła go, by zawiózł ją do sklepu po prezenty, sama go użyła. Jak się okazuje, po krótkiej debacie rodzice dochodzą też do tego, co może oznaczać running away. Zdaniem Mike'a chodzi po prostu o nazwę modelu butów, które Rachel bardzo chciała sobie kupić. Mimo tych logicznych i sensownych tłumaczeń, detektywi pozostają nieprzekonani. Rzucają wręcz w stronę barberów aluzję, że dziewczyna uciekła, ponieważ na pewno miała jakiś powód i radzą małżeństwu wrócić do domu i zająć się pozostałą dwójką dzieci. Już po tych stanowczych słowach sama Elizabeth nie wie co myśleć. A co jeśli Rachel rzeczywiście uciekła? W tym samym czasie Mike zupełnie w to nie wierzy. Jest za to w 100% przekonany, że jego córka nie żyje. I nikt nie jest w stanie go przekonać, że jest inaczej. Jest kolejny dzień. To sobota, 6 marca. Dopiero teraz mama zaginionej nastolatki dostaje olśnienia. Przypomina sobie o mężczyźnie, który jeszcze kilka miesięcy temu ją prześladował. Poznał Elizabeth w pracy i zdaje się, że pomylił uprzejmość z flirtem. Po zwykłej służbowej rozmowie zaczął wysyłać do kobiety dziwne zdjęcia przypadkowych miejsc i przedmiotów. Dzwonił też i pytał o nią, a nawet nachodził ją w domu.
Zdarzało się też, że stalker pojawiał się pod szkołą tańca, bo szukał pizzerii, w której kobieta często pijała kawę i czytała gazetę w oczekiwaniu na córkę. Mężczyzna był bardzo natrętny. Wystawał pod miejscem pracy kobiety i zostawiał swoją wizytówkę za wycieraczką jej samochodu. Raz posunął się nawet o krok dalej i kiedy Elizabeth zapomniała zamknąć swoje auto, wszedł do środka i wizytówkę zostawił na desce rozdzielczej. Ostatni raz był jednak najdziwniejszy. Stalker pojawił się pod domem barberów 2 tygodnie przed zniknięciem Rachel. Elizabeth była wtedy w domu sama, co mężczyzna odnotował. Ośmielony faktem, że auta jej męża nie było na podjeździe, wszedł na werandę i zaczął pukać do drzwi. Jednocześnie dzwonił na komórkę i na domowy numer. Przerażona Elizabeth uciekła do jednej z sypialni i zasunęła zasłony, ale przez szparę widziała, jak obcy mężczyzna obchodzi dom dookoła i próbuje zajrzeć do środka. Na chwilę odpuścił, ale później zadzwonił na numer domowy raz jeszcze, a kiedy Elizabeth odebrała, milczał przez dłuższy czas, a później zaczął powtarzać jej imię. To nie był jednak koniec. Kiedy Elizabeth myślała, że już sobie odpuścił i po południu pracowała w ogrodzie, w domu były jeszcze jej 2 młodsze córki. Gdy wróciła do środka, zauważyła szokujący widok – swojego stalkera chodzącego po jej domu. Okazało się, że mężczyznę do środka wpuściła najmłodsza z dziewczynek, która myślała, że to dobry znajomy mamy. Elizabeth oniemiała i zanim zdążyła coś powiedzieć, intruz uśmiechnął się i rzucił – twój telefon chyba nie działa. Rozwścieczona kobieta takim najściem i naruszeniem jej prywatności wpadła w szał i nakazała mu natychmiast opuścić dom. Dopiero wtedy coś się zmieniło. Mężczyzna wręcz jak dziecko wystraszył się podniesionego głosu kobiety i wręcz wydawał się być mocno zawstydzony. Wyszedł z domu bez słowa i Elizabeth do tej pory nigdy więcej już go nie widziała. Mike, słysząc tę historię, jest zaskoczony. O wszystkim dowiaduje się dopiero teraz. Żona nie chciała go martwić. Wie jednak, że muszą natychmiast zgłosić na policję to, co się wydarzyło. Przecież ten człowiek może mieć związek z zaginięciem Rachel. Elizabeth jednak zaczyna żałować, że o wszystkim powiedziała. Twierdzi, że jej stalker jest niegroźny i że to po prostu zagubiony człowiek. Jest wręcz przekonana, że nie zrobiłby nikomu krzywdy, ale ostatecznie po godzinnej kłótni z mężem kobieta zgadza się, by opowiedzieć o wszystkim policjantom. Jednak kiedy barberowie docierają na posterunek, po raz kolejny zostają potraktowani jak natręci. Policjantka siedząca za biurkiem dyżurnego informuje ich, że obecnie nie ma nikogo, kto prowadzi śledztwo, dlatego prosi rodziców, żeby opuścili budynek. Ale zrozpaczona matka jest zaskoczona i protestuje. Powtarza, że przecież obiecano im, że Rachel będzie poszukiwana 24 godziny na dobę, a tak naprawdę nikt nie poświęca jej nawet godziny. Policjantka od razu reaguje na te zarzuty i to z dużą stanowczością. Wypomina rodzicom, że nie są jedynymi osobami w mieście, które zgłosiły zaginięcie. Podkreśla też niemiłym tonem, że zużyli w tym tygodniu już bardzo dużo roboczo godzin pracy śledczych, a poza tym detektywi mają teraz wolne. Elizabeth czuje rosnącą w niej bezsilność. Próbuje z całych sił przekonać policjantkę, że ma nowe, istotne dla sprawy informacje, ale kobieta nie chce słuchać i wręcz ją przekrzykuje. Mama zaginionej dziewczyny czuje, że zaraz wybuchnie. Wybiega z posterunku, czując miks złości, rozpaczy i bezsilności. W pierwszej chwili chce rozładować te emocje na zaparkowanym przed wejściem radiowozie, ale w ostatniej chwili się powstrzymuje i zamiast tego zaczyna krzyczeć z całych sił, że śledczy pozwolą umrzeć jej córce. Przed posterunkiem widać poruszenie. Ludzie zatrzymują się i patrzą, co się dzieje, a chwilę później z budynku wychodzi też policjantka, która jest wyraźnie zmieszana tak gwałtowną reakcją. Ostatecznie, chyba chcąc załagodzić sytuację, decyduje się jednak przepytać Elizabeth odnośnie nowych informacji. Niestety, ale nie robi tego w profesjonalny sposób, a publicznie, na oczach gapiów, którzy przyszli zobaczyć, czemu ktoś tak krzyczy. Mama zaginionej czuje się upokorzona. Próbuje wytłumaczyć dyżurnej, że miała stalkera, ale rozprasza ją obecność obcych ludzi.
Widzi też, że policjantka kompletnie nie słucha tego, co mówi i nawet niczego nie notuje. Barberowie opuszczają teren policji kompletnie zrezygnowani. Postanawiają jednak złożyć zażalenie w Policyjnym Wydziale Etyki i Komendzie Głównej Stanu Wiktoria. Jednak trwa długi weekend i nikt nie odbiera ich telefonów. Zdenerwowane małżeństwo w akcie desperacji po godzinie wraca na posterunek. Liczą, że niepomocna dyżurna zakończyła już służbę, ale niestety kobieta dalej jest w pracy i w dalszym ciągu nie ma zamiaru współpracować z rodzicami zaginionej. Elizabeth znowu wybucha i teraz zaczyna wyzywać policjantkę, a ta ostrzega ją, że jeżeli zaraz się nie uspokoi, to zostanie aresztowana. Te słowa wprawiają zdesperowaną matkę w jeszcze większą wściekłość. Elizabeth jest już na krawędzi i zaczyna podpuszczać policjantkę i krzyczy w wulgarny sposób, żeby ją aresztowała, bo na pewno spodoba się to prasie. Śmiejąc się przez łzy, wykrzykuje potencjalne nagłówki, że matka zaginionej dziewczyny została aresztowana za to, że chciała odnaleźć córkę. Policjantka jest w szoku i chyba dociera do niej, że w całym tym szaleństwie przerażona kobieta ma po prostu rację. Pokornieje i zgadza się na przesłuchanie, które jednak ostatecznie trwa tylko pół godziny, a w jego czasie policjantka wielokrotnie znudzona zerka na zegarek. Kiedy Elizabeth kończy mówić, dyżurna obiecuje, że za moment prześwietli stalkera. Na chwilę wychodzi z pokoju i wraca po zaledwie kilkunastu minutach. Od razu informuje barberów, że podejrzany mężczyzna ma czystą kartotekę i że w sumie to nic więcej nie może zrobić. Rodzice jednak naciskają. Może policja pojedzie sprawdzić jego mieszkanie, albo chociaż z nim porozmawiają, ale policjantka jest wręcz oburzona faktem, że rodzice Rachel próbują zmienić charakter śledztwa z ucieczki na porwanie. Elizabeth i Mike wiedzą już, że znowu nie mogą liczyć na policję. Postanawiają, jak za każdym do tej pory razem, wziąć sprawy we własne ręce i sami jadą pod dom stalkera, ale na jego podjeździe nie ma samochodu, a w domu jest ciemno. Elizabeth dzwoni więc do koleżanki, która zna mężczyznę. Kobieta twierdzi, że ten normalnie chodzi do pracy i zachowuje się tak jak zawsze. To jednak nie przekonuje kobiety i wysyła swojego męża i siostrzeńca, żeby obserwowali jego dom. Ale późnym wieczorem mężczyzna po prostu wraca do mieszkania, zjada kolację, ogląda telewizję i idzie spać. Wygląda na to, że to chyba nie on. Jednak mimo wszystko rodzice nie czują się przekonani. Gdy nadchodzi noc, Elizabeth i Mike znowu nie idą spać, a zamiast tego jadą z rodziną do marketu i kupują latarki. Następnie wszyscy, większą ekipą, udają się do Mount Albert, okolicy, w której przed laty mieszkał stalker, i przeczesują tamtejsze parki, place zabaw i zarośla. Do domu wracają dopiero przed trzecią w nocy, znowu z niczym. Jest niedziela, 7 marca. To szósty dzień poszukiwań Rachel i jednocześnie 40. urodziny Elizabeth. Z samego rana Mike'owi udaje się dodzwonić do detektyw prowadzącej poszukiwania Rachel. Policjantka od razu pyta o stalkera. Są gotowi jednak go przesłuchać, ale po wczorajszej obserwacji barberowie wycofują się z oskarżeń. Są już przekonani, że to nie on. Ten dzień wygląda jak kopia poprzednich. Rodzice znowu rozwieszają plakaty i rozpytują ludzi w galeriach handlowych czy na ulicy. Popołudnie spędzają jednak u znajomego rodziny, który zaoferował pomoc przy stworzeniu strony internetowej. Kiedy i ten dzień bez nowych wieści dobiega końca i na zegarze wybija 21:30, do domu barberów pucha ich sąsiad, Gail, i oferuje swoją pomoc. Mężczyzna zwierza się też, że sam jest niezwykle zaniepokojony, bo jego wnuczka Caroline także od kilku dni nie daje znaku życia. Nadchodzi 8 marca. To poniedziałek, tydzień od zaginięcia i jednocześnie pierwszy dzień, w którym pojawia się prawdziwy przełom w sprawie. Do Elizabeth dzwoni Drew Gruberek, mama Allison, koleżanki ze szkoły Rachel. Okazuje się, że Allison dowiedziała się, że Rachel była podobno widziana po raz ostatni w zeszły poniedziałek o 17:45, jak wychodziła ze szkoły. Ale Allison dokładnie pamięta tamten dzień i coś innego niż było wiadome do tej pory.
Dziewczyna, jak zeznaje, widziała zaginioną nieco później i nie pod Dance Factory, ale jakieś 3 kilometry dalej, w okolicy toru Albert Park. Rachel w świetnym nastroju wsiadła do tramwaju numer 6 i, co bardzo interesujące, nie była sama, a z inną, nieco starszą dziewczyną, której Allison nigdy wcześniej nie widziała. Te informacje są szokujące, bo dopiero po tylu dniach na jaw wychodzi, że jednak to nieznajomi z grupy widzieli Rachel jako ostatni. Nic też nie było wiadome o żadnym tramwaju. Wreszcie jednak pojawia się sensowny trop i nadany zostaje kierunek poszukiwań. Rodzi się jednak pytanie, czy na pewno była to Rachel, ale Allison nie ma żadnych wątpliwości. Jechały tym samym tramwajem i chociaż koleżanka siedziała na drugim jego końcu i z Rachel raczej znają się bardziej z widzenia, to mimo wszystko kiwnęły do siebie na przywitanie. Allison pamięta też, że poszukiwana dziewczyna była bardzo skupiona na swojej towarzyszce. Razem prowadziły wesołą i żywą rozmowę, po czym również razem wysiadły kilka przystanków dalej, na rogu High Street i William Road. Allison jest pewna w 100%, że było to po 17.45 i że była to Rachel. Tego, czego na pewno nie wie, to kim była obca dziewczyna. Opisuje ją jako trochę starszą, niezbyt atrakcyjną i z nadwagą i z pewnością wie, że nie jest to nikt ze szkoły tańca. Mama Allison przekazuje Barberom te sensacyjne informacje. Mówi też, że poinformowała już policję i że śledczy wiedzą o tym nowym tropie. Elizabeth, Mike, Manny i znajomi Rachel czują, że wreszcie coś rusza w sprawie. Czyżby tajemnicza, dawna znajoma rzeczywiście istniała? Pytanie, kim jest? Nadchodzi kolejny dzień, to wtorek, 9 marca. Barberowie z samego rana udają się na posterunek, żeby omówić nowe informacje, a także treść notatki prasowej, jaką policja ma wypuścić dzisiaj, czyli po 8 dniach od zaginięcia Rachel. Do Elizabeth zgłasza się też David z Missing Persons, rządowej agencji zajmującej się poszukiwaniem osób zaginionych. Oferuje swoją pomoc i proponuje skontaktowanie Barberów z producentem australijskiego odpowiednika polskiego magazynu kryminalnego 997. Jeszcze tego samego dnia David umawia Barberów ze śledczymi z Wydziału Osób Zaginionych i wreszcie można odczuć, że coś dzieje się w sprawie. Policjanci zmieniają też nastawienie. Pocieszają rodziców Rachel i zapewniają ich, że zrobią co mogą, żeby odnaleźć dziewczynę. Elizabeth i Mike po raz pierwszy od 8 dni czują się wysłuchani. Wieczorem wracają do domu pełni nadziei. Czeka zresztą na nich dom pełen rodziny, znajomych i sąsiadów, którzy robią wszystko, żeby odciążyć ich i pomóc odnaleźć ich córkę. Jest 10 marca, to środa i 9 dni od zaginięcia Rachel. Dzisiaj jej historia obiega cały kraj, a jej zdjęcie pojawia się na pierwszych stronach największych gazet. W domu Barberów pojawiają się policjanci z Wydziału Osób Zaginionych i od rana panuje tu ogromne zamieszanie. Ekipa telewizyjna przygotowuje oświetlenie i kamery, a salon Barberów zamienia się w studio. Przez ich dom przewija się teraz kilkadziesiąt osób z kilku różnych kanałów telewizyjnych. To duży stres dla Mike'a i Elizabeth, którzy najpierw nagrywają wywiad dla telewizji informacyjnych, a następnie przeprowadzają długą rozmowę z prowadzącym program. I chociaż jest to dla nich trudne, to wiedzą, że muszą nagłośnić historię swojej córki. Następnie z całą ekipą jadą do centrum, żeby rozwiesić przed kamerami kilka plakatów. Jadą też pod posterunek, żeby nagrać, jak Elizabeth i Mike wchodzą do środka, żeby spotkać się ze śledczymi. To nagranie zamienia się jednak w farsę, kiedy ekipa telewizyjna każe im kilkukrotnie wrócić się do auta i przejść na posterunek jeszcze raz, ponieważ nie idą w sposób, w jaki wymyślił sobie to producent, albo źle trzymają plakat ze zdjęciem Rachel. Mike i Elizabeth zaczynają mieć wrażenie, że tak naprawdę nikt nie jest tu po to, żeby im pomóc, ale po to, żeby spieniężyć ich tragedię. Jest czwartek, 11 marca. To 10 dzień, od kiedy Rachel beztrosko wybiegła z domu na zajęcia i nigdy z nich nie wróciła. Wydział Osób Zaginionych kontaktuje się z Barberami, mają coś bardzo ważnego. Chcą pokazać im portret pamięciowy dziewczyny, która była widziana z Rachel 1 marca w tramwaju.
Elizabeth z nadzieją spogląda na rysunek. Czuje ukłucie, bo ewidentnie kojarzy twarz na portrecie, ale nie jest w stanie określić, kto to dokładnie jest. Nie może jednak pozbyć się wrażenia, że zna osobę z obrazka i że z kimś jej się kojarzy. Śledczy sugerują, żeby Elizabeth i Mike usiedli w domu i raz jeszcze pomyśleli nad listą wszystkich znajomych Rachel. Być może są w stanie wymyślić jeszcze jakieś osoby do sprawdzenia, o których wcześniej nie wspomnieli, a może przy okazji dopasują kogoś z listy do portretu. Mimo że bardzo im zależy, starają się jak mogą i godzinami analizują nazwisko po nazwisku, to niewiele potrafią wymyślić. Ostatecznie jednak Mike proponuje, żeby dopisać do listy jeszcze córkę sąsiadki z poprzedniego domu sprzed przeprowadzki, Caroline Reed. Jej rzeczywiście jeszcze nie ma na liście i nikt więcej, kogo mogła znać ich córka, nie przychodzi im do głowy. Jest 12 marca, to piątek. Dzisiaj z samego rana barberowie zostają wezwani na posterunek policji. Na miejscu zostają zapytani, czy wiedzą coś więcej na temat Caroline Robertson. Okazuje się, że według billingów uzyskanych przez policję, dziewczyna właśnie o takim imieniu i nazwisku dzwoniła do ich domu dzień przed zniknięciem Rachel. Elizabeth i Mike są jednak zaskoczeni. Nie znają nikogo o tym nazwisku. Jedyną Caroline, jaką znają, jest ich dawna sąsiadka Caroline Reed, którą zresztą wpisali wczoraj na listę. Domyślając się więc, że może to jakiś błąd i że chodzi o tę samą osobę, zaczynają opowiadać o dziewczynie. Caroline jest córką ich byłej sąsiadki z poprzedniego domu, z którego wyprowadzili się pod koniec 97 roku. Rachel jakoś szczególnie nie przyjaźniła się z nią, bo dzieliła je różnica wieku, ale utrzymywała stałe relacje z jej młodszą siostrą. Dziewczynki często odwiedzały się, a Caroline od czasu do czasu dorabiała u barberów jako opiekunka. Mike wspomina Caroline jako dziewczynę od zawsze wycofaną i w pewnym sensie smutną. Sprawiała też kłopoty matce, która po rozwodzie wychowywała ją samotnie. Mimo że na pewnym etapie edukacji dostała nawet stypendium, to w pewnym momencie jej oceny i frekwencja w szkole zaczęły znacząco się pogarszać, a na koniec zrezygnowała z nauki i to tuż przed ukończeniem ostatniej klasy. Rodzice Rachel pamiętają, że był to trudny czas dla ich sąsiadki, bo Caroline kolejny rok spędziła w samotności, w większości zamknięta w swoim pokoju. Ostatecznie jednak znalazła w sobie siłę, wróciła do szkoły i ją ukończyła. Elizabeth i Mike zeznają, że od początku było im żal dziewczyny. Pamiętają, że chorowała nie tylko na depresję, ale też na epilepsję i jej życie było podporządkowane chorobom i licznym problemom. Gdy pod wpływem pytań i wspomnień barberowie rozmyślają o Caroline, to czują nagły przypływ nadziei. Może to ona zabrała gdzieś Rachel, a przecież jeżeli to rzeczywiście ona, to na pewno nie zrobiłaby jej krzywdy. Być może wreszcie mają jakiś trop, a może sprawa niedługo się wyjaśni, a nawet wbrew czarnym myślom Majka, zakończy się szczęśliwie. Rodzice wracają do domu z nutką optymizmu, ale szybko na równe nogi stawia ich wieczorny telefon z policji. Śledczy proszą, aby pilnie przyjechali z powrotem na posterunek, bo pojawił się nowy trop i rodzice Rachel będą mieli za zadanie rozpoznać znalezione w czasie śledztwa przedmioty. Zanim jednak wychodzą z domu, policjanci kontaktują się ponownie i informują, że doszło jednak do pomyłki i że nie chodziło o sprawę ich córki. Barberowie są zdruzgotani tą wiadomością, nie mają sił na takie emocje. Ostatecznie dzisiaj zostają już w domu razem z Manim, który tej nocy obiecał z nimi nocować. Jest sobota, 13 marca. Już z samego rana Elizabeth dostaje telefon od jednego z detektywów. Mężczyzna prowadzący sprawę Rachel mówi jednak coś bardzo dziwnego. Stanowczo, a wręcz rozkazująco, prosi Elizabeth i Majka, żeby dzisiaj zostali w domu i pod żadnym pozorem nie wychodzili na miasto. Nie chce jednak wytłumaczyć, dlaczego kieruje do nich taką prośbę. To sprawia jednak, że w domu zaczyna panować nerwowa atmosfera. Natychmiast więc na przedmieściach Melbourne zjawia się rodzina i znajomi, żeby towarzyszyć przerażonym rodzicom w tych chwilach niepewności.
Okazuje się, że to bardzo dobra decyzja, bo mija godzina za godziną, a Elizabeth i Mike nie są o niczym informowani. Zamknięci w domu, bez żadnych wieści, czują, że za moment oszaleją. W ten sposób mija cały dzień i dopiero gdy nastaje wieczór, detektywi podjeżdżają pod dom barberów. Z policyjnego samochodu wysiada dwóch mężczyzn w garniturach. Powoli podchodzą do drzwi wejściowych i pukają. Chwilę później zostają wpuszczeni do środka i cicho się witają, a następnie proszą rodziców Rachel, żeby usiedli na kanapie, a reszcie rodziny i znajomym proponują, żeby zostawili ich na chwilę samych. Elizabeth, Mike i dwójka detektywów przez chwilę siedzą w ciszy, którą przerywa jeden ze śledczych. Gdy przedstawia się i mówi, że jest detektywem kryminalnym, a nie jak do tej pory z Wydziału Osób Zaginionych, nadzieja w rodzicach umiera na zawsze. Spełnia się ten najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Jeden z policjantów przekazuje najgorsze możliwe wieści, słowa, które brzmią jak coś nierealnego. Rachel nie żyje, została zamordowana, a osobą odpowiedzialną za jej śmierć jest prawdopodobnie Caroline Reed Robertson, którą znali tylko jako Caroline Reed, ich sąsiadka z poprzedniego domu. Barberowie są w rozpaczy. Nie dowierzają w to, co słyszą, nie potrafią zrozumieć, co mogło się stać i dlaczego niewiele starsza Caroline zrobiła krzywdę ich ukochanej córce. Czy to wszystko dzieje się naprawdę, czy może to jakaś fatalna pomyłka? Na to jednak się nie zanosi. Wieści o śmierci Rachel rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Policja pojawia się też w domu Maniego, który jest zdruzgotany i tragiczne wieści przyjmuje najgorzej ze wszystkich. Teraz bliscy muszą uporać się z tragedią i z bólem, a śledczy rozwiązać zagadkę tego morderstwa. Okazuje się, że kluczem do rozwikłania całej sprawy były te niepozorne zeznania Allison, która jako ostatnia widziała Rachel żywą, gdy ta wsiadała do tramwaju numer 6 razem z nieznaną dziewczyną. To one naprowadziły policję na trop. Szukali odpowiedzi, z kim była Rachel i dlaczego wysiadła akurat w tej okolicy, która znajdowała się daleko od jej miejsca zamieszkania i w której nigdy wcześniej nie była widywana. Te zeznania, portret pamięciowy, jaki stworzyła Allison wspólnie z policją i pojawienie się imienia Caroline na liście znajomych Rachel wzbudziło podejrzenia w śledczych. Kropką nad i okazały się bilingi połączeń przychodzących, które również wskazywały jasno, że Caroline Reed Robertson kontaktowała się z zaginioną dzień wcześniej i to, że przystanek, na którym dziewczyny wysiadły, gdy widziała je Allison, znajduje się zaledwie 100 metrów od mieszkania podejrzanej. W jednym momencie wszystko zaczęło się układać. To ona, jako jedyna poza najbliższą rodziną, przewijała się w sprawie na wielu płaszczyznach i to tuż przed zniknięciem Rachel. W związku z tym stała się obiektem silnego zainteresowania policji. Śledczy zaczęli się jej przyglądać i odkryli, że Caroline niedawno zastrzegła swój numer telefonu. Osoba odbierająca telefon nie wiedziała, kto dzwoni, ale operator sieci telefonicznej już tak. Równie dziwne wydawało się też policjantom to, że Caroline zmieniła jakiś czas temu swoje nazwisko, zmieniła jego pisownię i dodała drugi człon, Robertson. Pod wpływem tych wszystkich informacji zaczęli drążyć, a prawda powoli zaczęła wychodzić na jaw. Jest piątek rano, 12 marca. To dzień przed poinformowaniem rodziców Rachel o tym, że ich córka nie żyje. Pod wpływem nowych informacji policja pojawia się pod domem Caroline, ale mimo wielu prób nie zastają dziewczyny w domu. Okazuje się też, że nie ma jej w pracy i że w zasadzie to nie pokazała się w niej od wielu dni, ani razu tego nie usprawiedliwiła. Policja jednak, będąc już na miejscu, postanawia, że przepyta współpracowników 19-latki, czy na przykład rozmawiali z nią o Rachel. Ci od razu przypominają sobie, że podejrzana dziewczyna wspominała im o zaginionej i opowiadała, że znają się i że kiedyś była jej nianią. Bagatelizowała jednak jej zniknięcie. Opowiadała o Rachel w taki sposób, jakby nie była to jej pierwsza ucieczka z domu, co było kompletną nieprawdą. To już na dobre niepokoi śledczych, którzy teraz chcą zrobić wszystko, żeby porozmawiać z dziewczyną, dlatego udają się do jej ojca, Davida, który z kolei podejrzewa, że córka może być na jego farmie za miastem. Mówi, że często tam wyjeżdża, żeby odpocząć i zregenerować swoje słabe zdrowie psychiczne.
Jako, że jest to kawałek drogi, śledczy kontaktują się natychmiast z lokalną policją, ale po szybkim sprawdzeniu przez funkcjonariuszy okazuje się, że na terenie farmy nikogo nie ma. Zniknięcie 19-latki jest coraz bardziej podejrzane, dlatego śledczy muszą działać. Późnym popołudniem udaje im się skontaktować z zarządcą nieruchomości, który przekazuje im klucz do mieszkania Caroline, ale wszystko na nic, bo po użyciu klucza okazuje się, że drzwi są wciąż zamknięte, ale od środka, co wskazuje na to, że prawdopodobnie ktoś jest w mieszkaniu. Śledczy próbują więc porozmawiać przez drzwi z, jak się domyślają, zamkniętą w środku Caroline. Niestety nie otrzymują żadnej odpowiedzi, w związku z czym detektyw prowadzący sprawę podejmuje decyzję o wezwaniu straży pożarnej. Policjanci są już zdeterminowani, żeby wejść do środka, dlatego chcą prosić o bezpieczne wyważenie drzwi. Niedługo później na miejsce przybywa zastęp straży pożarnej, który zauważa otwarte okno w mieszkaniu, dlatego zapada decyzja, że najmniej inwazyjnie będzie podstawić pod nie drabinę. Strażak, który wspina się na piętro, otwiera okno na oścież i od razu zauważa w środku mieszkania leżącą twarzą do ziemi kobietę. Mężczyzna wskakuje do środka, otwiera zamknięte drzwi wejściowe i wraca do kobiety, żeby sprawdzić, czy żyje i czy potrzebuje pomocy. Chociaż leży bezwładnie, to na całe szczęście ma szybki i mocny wyczuwalny puls, a także oddycha regularnie. Strażak próbuje więc ją ocucić, zadaje pytania, czy wszystko w porządku, i jego próby okazują się być skuteczne. Kobieta odzyskuje przytomność, z pomocą siada na łóżku i zaczyna skarżyć się na silne zawroty głowy. Jest jednak świadoma i na pytanie o imię i nazwisko odpowiada, że nazywa się Caroline Reed Robertson. Chwilę później do mieszkania wchodzą medycy, którzy zostają poinformowani o stanie zdrowia podejrzanej i o licznych chorobach, na jakie cierpi. Od razu podany zostaje jej lek przeciwpadaczkowy, bo podejrzewa się, że to właśnie przez chorobę jest w takim stanie. Gdy strażacy i medycy zajmują się jeszcze chwilę temu nieprzytomną Caroline, inni policjanci przeszukują mieszkanie w poszukiwaniu Rachel. Od razu zauważają, że wewnątrz panuje ogromny bałagan, ale nigdzie nie ma śladu po zaginionej. Zastany na miejscu bałagan nie jest jednak typowym rozgardiaszem. To, co jest zauważalne gołym okiem, to, że z mieszkania wyniesiono dużo rzeczy, a reszta zapakowana jest w torby i pudła, tak jakby Caroline była właśnie w trakcie wyprowadzki. Także wygląd Caroline budzi mieszane emocje. Jej włosy są niedbale zafarbowane na zielonkawy kolor i wyglądają jak po nieudanym rozjaśnianiu. Chociaż nigdzie w środku nie ma Rachel, to w jednym z pokoi śledczy odnajdują porozrzucane zeszyty. Niektóre są puste, niektóre zapisane, ale to, co najbardziej niepokojące, to fakt, że na wielu kartkach pojawia się imię i nazwisko Rachel, a część zapisków to prawdopodobny plan ucieczki do Sydney. Na jednej notatce uwzględniona jest informacja o odjeżdżającym dzisiaj pociągu z Melbourne. Śledczy zaczynają odczuwać niepokój i czują się coraz bardziej zagubieni. Chcą dowiedzieć się, co oznaczają te zapiski, ale większość notatek jest napisana tak niedbale, że po prostu nie potrafią ich odczytać. Szukają więc kolejnych tropów, na które zresztą trafiają bardzo szybko. W dwóch spakowanych torbach odnajdują ubrania w rozmiarze Rachel, które jednocześnie są o kilka rozmiarów mniejsze niż te od Caroline. To właśnie o te rzeczy chodziło, kiedy policjanci zadzwonili do barberów w celu identyfikacji przedmiotów. Później jednak odwołali spotkanie i nazwali je pomyłką. Zrobili tak, bo doszli do wniosku, że nie ma jeszcze sensu informować bliskich o przełomie, którego jeszcze tak naprawdę nie mają. Bo pomimo początkowego optymizmu, kontakt z Caroline przez jej stan zdrowia jest bardzo utrudniony. Wciąż nie znaleźli jeszcze żadnych podpowiedzi, gdzie jest Rachel, i nie wiedzą nawet, czy stała jej się krzywda, czy może sama uciekła. O godzinie 19 zapada decyzja, by przewieźć Caroline do szpitala. Kontakt z młodą kobietą wciąż jest utrudniony, jest apatyczna, nieobecna i konieczne jest ustalenie, co jej dolega. W tym samym czasie policjanci nadal pracują na miejscu i przeszukują cały budynek i jego okolice, ale ostatecznie niczego nie znajdują.
Dla pewności w okolicy parkuje nieoznakowany radiowóz, który ma za zadanie obserwować teren, bo na ten moment śledczy podejrzewają, że najprawdopodobniej Rachel i Caroline razem chciały uciec z miasta, ale policja pokrzyżowała im plany i być może udało się to tylko poszukiwanej dziewczynie. Godzinę później, około 20, śledczy zatrzymują w Szczerym Polu pociąg do Sydney, który opisany jest w notatkach Caroline. Do środka natychmiast wkraczają policjanci. Liczą, że w którymś z wagonów znajdą Rachel, ale niestety, wbrew nadziejom po zaginionej, nie ma śladu. Policjanci pracują więc do wczesnych godzin porannych nad zebranym materiałem dowodowym. Z całych sił próbują ułożyć wszystko w całość i zrozumieć, o co tutaj chodzi. Pośród licznych zabranych z mieszkania Caroline rzeczy znajdują coś bardzo dziwnego. Niepozorny zeszyt, w którym ktoś, a najpewniej Caroline, rozpisał bardzo szczegółowy życiorys Rachel. Są tu najważniejsze informacje o jej rodzinie, imiona, daty urodzin, wiek, czy nawet miejsce zatrudnienia rodziców. W zeszycie znajduje się też długa i szczegółowa notatka odnośnie usposobienia i charakteru Rachel. W zapiskach zaginiona dziewczyna opisywana jest jako piękny, wolny i nieokiełznany duch, który biegnie przez świat na boso. To jednak tylko początek, bo okazuje się, że cały zeszyt zapisany jest w taki sposób, dosłownie jakby autor podziwiał Rachel, a być może nawet czuł do niej miłość. Te notatki w obliczu zaginięcia nastolatki robią się już niepokojące, a te odczucia potęgują zapisane na końcu słowa: wszystko co dobre musi się skończyć. W czasie, kiedy śledczy ze zdumieniem czytają notatki z mieszkania Caroline, główny detektyw prowadzący sprawę jest w szpitalu z podejrzaną i jeszcze nie wie nic o tym, co znaleźli jego koledzy. Dziewczyna jeszcze nie została przesłuchana, bo właśnie w tym momencie przechodzi skomplikowane badania, które mają wykluczyć albo potwierdzić wylew lub inne groźne schorzenia, jakie mogą dawać podobne objawy do tych, jakie ma 19-latka. Ostatecznie jednak, mimo licznych badań, okazuje się, że Caroline jest w pełni zdrowa i niemal na pewno nie ma żadnego ataku. Gdy wybija 22, Caroline budzi się na łóżku szpitalnym. Naprzeciw niej stoi już detektyw, który przedstawia się i od razu pyta, czy wie, gdzie jest Rachel. To, co jednak słyszy w odpowiedzi, wprawia go w zdumienie. 19-latka wypowiada tylko dwa krótkie zdania. Ona nie żyje. To był wypadek. Detektyw kompletnie nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Po notatkach przeglądanych jeszcze w mieszkaniu, tych o pociągu, był przekonany, że Rachel jednak uciekła. Dopytuje jeszcze, gdzie jest zaginiona i czy dziewczynie da się jeszcze pomóc, ale Caroline stanowczo zaprzecza. Mówi, że jest już za późno i że zwłoki jej przyjaciółki znajdują się na farmie jej taty, w zagajniku. Po tym wyznaniu Caroline stwierdza, że jest już bardzo zmęczona i że dzisiaj nie odpowie już na żadne pytanie. Detektyw wychodzi z pokoju i informuje o wyznaniu córki jej ojca. Mężczyzna jest wstrząśnięty i chyba nie do końca wierzy w to, co słyszy. Mówi jednak, że doskonale wie, o jaki zagajnik chodzi i przekazuje dokładny opis policjantowi. Caroline otrzymuje też status zatrzymanej, a jej pokój od teraz pilnuje policjant. Dziewczyna może mieć kontakt tylko ze śledczymi albo personelem medycznym. Akcja poszukiwawcza nabiera tempa. Mimo, że robi się już bardzo późno i dochodzi północ, na farmie Kilmore pojawiają się pierwsi policjanci, którzy zabezpieczają miejsce w oczekiwaniu na techników śledczych. Około 2 w nocy, po przeprowadzeniu już wszystkich badań, które potwierdzają, że Caroline jest z całą pewnością zdrowa, kobieta zostaje wypisana ze szpitala i przewieziona do aresztu, gdzie spędzi resztę nocy. Zanim jeszcze nastaje świt, policja otrzymuje pozwolenie na pełne przeszukanie zarówno mieszkania Caroline, jak i farmy jej ojca. Technicy kryminalni zabezpieczają mieszkanie jeszcze około 3 w nocy, ale na farmę udają się dopiero nad ranem. Niestety, ale wtedy też słowa Caroline okazują się być prawdą. Kryminalni bez trudu odnajdują miejsce, gdzie gołym okiem widać naruszoną ziemię i coś, co wygląda jak płytki i prowizoryczny grób.
Okazuje się zresztą, że całe to miejsce to skromny cmentarz dla zwierząt, gdzie zakopywano rodzinne zwierzęta. Śledczy do ostatniej chwili mają nadzieję, że to, co odkopią, będzie też innym zwierzęciem, ale niestety tak się nie dzieje. Technicy pod zaledwie kilkunastoma centymetrami ziemi odnajdują ciało Rachel zawinięte w koce. Dziewczyna z całą pewnością nie żyje, a na jej szyi wciąż znajduje się zawiązany, gruby drut. Chyba nikt, aż do tego momentu, nie spodziewał się takiego finału. Nie ma już wątpliwości. Poszukiwana dziewczyna, która, jak myśleli wszyscy poza jej bliskimi, uciekła, rzeczywiście nie żyje i zamieszana jest w to jej koleżanka. Dlaczego i co się tutaj wydarzyło? Kiedy nadchodzi poranek, śledczy od razu zaczynają przesłuchiwać Caroline, ale dziewczyna po konsultacjach z prawnikiem odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jej postawa nie zmienia się nawet w obliczu informacji, że policja odnalazła ciało Rachel, a także jej szokujące notatki. Notatki, które jednoznacznie wskazują, że nic, co się stało, nie było żadnym wypadkiem, a zbrodnią, i to planowaną od miesięcy. Jest poniedziałek, 15 marca. Caroline z samego rana zostaje doprowadzona do sądu. Dziewczyna ciężko oddycha, słania się na nogach i musi trzymać się balustrady, kiedy staje przed sędzią. Ten jednak zupełnie nie zwraca uwagi na zachowanie podejrzanej. Odczytuje jej zarzut morderstwa i bezterminowo przedłuża areszt. Mimo takiej możliwości, rodzina Caroline nie składa też wniosku o wyjście dziewczyny za kaucją. Na sali obecna jest najbliższa rodzina i przyjaciele Rachel. Nie ma jednak Elizabeth i Mike'a, dla których spojrzenie w oczy morderczyni ich dziecka jest ciężarem nie do udźwignięcia. Dla Caroline przyszedł tylko jej ojciec, ale wychodzi jeszcze przed końcem przesłuchania, żeby nie zdążyły zainteresować się nim ekipy telewizyjne, które stoją na zewnątrz razem z tłumem ludzi wściekłych na jego córkę. Na chwilę obecną sędzia ogłasza 10-dniową przerwę, aby policja i zakład medycyny sądowej mogli zakończyć śledztwo. Praktycznie każdy zebrany w sądzie i przed sądem chce jednak usłyszeć teraz odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie – dlaczego? Na to się jednak nie zanosi, bo Caroline odmawia składania zeznań i szacuje się, że proces ruszy dopiero z końcem roku. Jest 24 marca. To dzisiaj, po niecałych 2 tygodniach od odnalezienia Rachel, odbywa się jej pogrzeb. Barberowie zdają sobie sprawę, że na ceremonię przyjdzie wielu młodych ludzi, dlatego chcą, by pożegnanie ich córki nie skupiało się na jej strasznej śmierci, a na celebracji jej krótkiego, ale pełnego miłości i pasji życia. Przed kościołem ustawia się wiele ekip telewizyjnych i dziennikarzy z całej Australii. Pojawia się też tłum ludzi, bo jest tu prawie 1000 osób. Na pogrzebie zjawiają się uczniowie ze szkół, do których chodziła nastolatka, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, a nawet kompletnie obcy ludzie, którzy poznali historię Rachel z telewizji i których poruszył jej los. Wszyscy chcą pożegnać tę wesołą i pełną życia dziewczynę i w ten sposób spróbować pogodzić się z tym, co się stało. Po mszy bracia Maniego puszczają zebranym w kościele zmontowane wideo, na którym widać śmiejącą się i tańczącą nastolatkę, a także urywki z 16 urodzin brata Maniego, na których Rachel i jej chłopak nie odstępują się na krok i wyglądają na najszczęśliwszych młodych ludzi na ziemi. To wideo porusza wszystkich i na twarzach zgromadzonych na przemian pojawia się uśmiech i łzy. Po seansie odtworzony zostaje utwór Finally Found brytyjskiego zespołu Honeys. Utwór ten był jednym z ulubionych nastolatki i rok wcześniej zadedykowała go swojemu chłopakowi Maniemu. W czasie, gdy wszyscy w skupieniu i wzruszeniu słuchają piosenki, do młodszej siostry Rachel, Ashley Rose, zakrada się młoda dziewczyna, która podaje jej liścik i ucieka. Jak się okazuje, jest to siostra Caroline, która w ten sposób chciała przekazać kilka słów od siebie. Droga Ashley, jest mi niezwykle przykro w związku z tym, co moja siostra zrobiła twojej. Dalej chciałabym być twoją przyjaciółką, mimo że wiem, że ty nie chcesz już być moją. Chciałabym ci powiedzieć coś, co ostatnio powiedział mi mój tata.
Wierzę, że ona gdzieś tam jest i tańczy teraz z innymi wróżkami. Rachel była piękną wróżką, tańczyła niczym we śnie. Cieszę się, że była w twoim życiu. Dalej nie mogę uwierzyć w to, że moja siostra zabiła kogoś, kogo znałam. Cały czas mam nadzieję, że to tylko zły sen, z którego kiedyś się obudzę. W moich snach Caroline leży w szpitalu przez swoją epilepsję, a Rachel biega teraz gdzieś po galerii handlowej. Wiem, jakie to dla ciebie trudne, bo sama też przez to przechodzę. Uściski od twojej, być może, przyjaciółki, Catherine. PS, pamiętaj, że ona gdzieś tam jest i teraz tańczy z innymi wróżkami. Jest 30 marca. Kilka dni po pogrzebie, na oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez rodzinę barberów i policję stanu Victoria, szef policji z całego serca przeprasza Elizabeth i Mike'a za piekło, jakie musieli przejść i brak zrozumienia ze strony funkcjonariuszy. Stara się jednocześnie wytłumaczyć, że okoliczności zaginięcia i śmierci Rachel były wyjątkowe i tak bardzo trudne do przewidzenia. Zdradza też, że lokalna policja nie miała zbyt wielu możliwości i uprawnień, aby dobrze prowadzić śledztwo tego typu i dopiero interwencja Wydziału Osób Zaginionych pozwoliła na ruszenie sprawy do przodu. Teraz jednak wiadomo, że gdyby nie upór rodziców Rachel, Caroline mogłaby uciec i zgodnie ze swoim planem rozpłynąć się w powietrzu. Wynikiem tych zaniedbań są jednak zmiany. Teraz w instrukcji policyjnej zawarte zostają zapisy, które nakazują policjantom rozmawiającym z rodzicami zaginionych dzieci, by okazywali współczucie i byli wyrozumiali. Mają teraz odgórne polecenie, żeby informować ich o postępach w śledztwie i metodach jego prowadzenia. Jest 31 stycznia 2000 roku. Prawie 11 miesięcy po zaginięciu Rachel rusza proces Caroline, który, jak wszyscy mają nadzieję, wreszcie ujawni prawdę o tym, co zaszło. Niestety, do tej pory oskarżona praktycznie nie współpracuje ani z policją, ani z prawnikiem, dlatego nawet jemu nie udaje się stworzyć żadnej sensownej linii obrony. Caroline, zaraz po aresztowaniu, wycofała swoje przyznanie się do winy i złożyła nowe zeznania, według których Rachel została zamordowana przez dwóch nieznanych jej mężczyzn, którzy z początkiem chcieli zabić także ją, ale ostatecznie zostawili ją przy życiu, aby stała się kozłem ofiarnym. To właśnie jej aktualna wersja, której uparcie trzyma się przez kolejne miesiące trwania procesu. Jednak gdy nadchodzi październik, dziewczyna nieoczekiwanie ponownie przyznaje się do winy i zaczyna mówić. Dzięki jej wyjaśnieniom, które wreszcie brzmią jak prawda, ale też zebranym dowodom, a zwłaszcza pamiętnikom, które prowadziła od lat, udaje się ułożyć wszystkie puzzle w jedną spójną historię. Historia ta zaczyna się w roku 1992, kiedy Caroline ma 12 lat. Dziewczyna mieszka z mamą Gail, tatą Dave'em i dwoma siostrami w Mount Albert, na przedmieściach Melbourne. Dom rodziny Reedów znajduje się przy tej samej ulicy co dom Barberów, którzy właśnie się tam wprowadzili, dlatego Gail Reed i Elizabeth Barber szybko nawiązują znajomość. To, co łączy te młode mamy, to fakt, że obie wychowują po 3 córki i to w podobnym wieku, dlatego mają wiele wspólnych tematów do rozmów. Caroline to normalna 12-letnia dziewczyna. Wpisy w jej pamiętniku z tamtego czasu wskazują, że jest szczęśliwą i pełną wielu pasji nastolatką. Jest wyjątkowo dumna ze swoich świetnych ocen i stypendium, jakie otrzymała za wygranie ważnego konkursu międzyszkolnego. Jej życie wydaje się być idealne, aż do punktu zwrotnego, jakim jest rozwód jej rodziców. To właśnie w 92 roku jej rodzice rozstają się, a tata opuszcza rodzinny dom i wyprowadza się do innej kobiety. Wtedy Caroline niemal całkowicie traci kontakt ze swoim ojcem, którego nowej kobiety wręcz nienawidzi. Jej żal i złość teraz przekłada się na wszystkie relacje, także te z mamą i siostrami. Nastolatka od teraz przestaje dogadywać się z kimkolwiek. Caroline staje się wyraźnie nieszczęśliwa i trudna w kontakcie. Często ma napady gniewu, w których oskarża matkę o zniszczenie jej życia i faworyzowanie sióstr.
Nie uznaje dialogu. Codziennie zamyka się w pokoju na wiele godzin i nie odzywa się do nikogo. Zamyka się w zasadzie na cały świat, a jej pamiętnik przechodzi metamorfozę. Wpisy z radosnych i nieco infantylnych stają się teraz bardzo przykre i pełne żalu. Teraz już 13-letnia Caroline, która jeszcze niedawno opisywała w swoim pamiętniku plany na przyszłość i ulubione zespoły muzyczne, dzisiaj pisze głównie o sobie. Chociaż w zasadzie jest to bardziej znęcanie się nad sobą. Sama przedstawia się jako brzydula i odtrącona przez rówieśników dziwaczka. Nazywa się idiotką, psycholem, osobą opóźnioną, a swój wygląd opisuje jako grubaska, spotty dotty czy pizza face, co ma nawiązywać do trądzikowej cery. Twierdzi też, że gdyby istniał klub o nazwie Nienawidzę Caroline, to byłaby jego prezeską, a członkami byłyby m.in. jej mama i siostry. Dziewczyna wyraźnie zmaga się z ogromnym żalem do świata i przede wszystkim do siebie samej. Caroline dla bliskich staje się, jak to nazywają, trudnym dzieckiem, jednak jej mama, Gail, nie zna chyba prawdziwego wymiaru problemów, z jakimi mierzy się jej córka. Sama jest zagubiona i przeżywa rozwód i to, jak potoczyło się ich życie. Szuka pocieszenia i często jest gościem w domu barberów, gdzie wypłakuje się na ramieniu Elizabeth. Wielokrotnie żali się na swoją córkę, która uczy się coraz gorzej i mimo jej dobrych intencji i prób, traktuje ją jak wroga. W czasie wizyt u barberów często towarzyszy jej najmłodsza córka, Catherine, która z czasem nawiązuje dobry kontakt z Ashley Rose, jej rówieśniczką, i dziewczyny stają się wręcz przyjaciółkami. Przyjaźń między Elizabeth i Gail i ich młodszymi córkami zacieśnia się i rozkwita. Rodziny odwiedzają się coraz częściej, a z czasem stają się sobie wyjątkowo bliskie. Caroline siłą rzeczy, chociaż bez zaangażowania, staje się częścią tej małej społeczności, ale cały czas jest z boku. Coś się jednak zmienia, gdy kończy 15 lat i wtedy po raz pierwszy zwraca uwagę na 5 lat młodszą Rachel Barber. Dziewczynka akurat ćwiczy taniec przed swoim domem i czymś przyciąga Caroline, która podchodzi do małej tancerki i niezręcznie pyta, czy chciałaby się z nią zaprzyjaźnić. Jednak Rachel, widząc, że sąsiadka jest dużo starsza, po prostu się zawstydza i ucieka bez słowa do domu. To jednak nie ostatni kontakt dziewczyn, bo Gail, aby zmobilizować córkę do aktywności po szkole i sprawić, by nie przesiadywała zamknięta w swoim pokoju, wysyła Caroline do domu barberów, żeby tam dorabiała sobie jako opiekunka. Niestety, ale to się nie udaje, bo Caroline nie nawiązuje dobrego kontaktu z córkami Elizabeth. Rachel i Ashley Rose są bardzo przebojowe i ekstrawertyczne, a Caroline skryta w sobie i wycofana. Zupełnie więc nie potrafi zapanować nad dziewczynkami i sprawić, by jej słuchały. Ale mimo tego fiaska i braku porozumienia, Caroline nie może z jakichś powodów przestać myśleć o młodszej od siebie Rachel. Dociera do niej, że widzi w niej wszystkie te cechy, których jej brakuje i które bardzo chciałaby posiadać. Caroline jednak wciąż pozostaje z boku, ale wyjątkowo często myśli o młodszej koleżance. A kontakty z barberami przybierają na sile, bo kiedy Caroline ma 16 lat, psuje się jej komputer, a Elizabeth pozwala jej korzystać z komputera w ich domu. Żeby odrabiać na nim lekcje, zamknięta w sobie dziewczyna często pojawia się w domu swoich sąsiadów i przy okazji nieudolnie próbuje zbudować relacje z Rachel. Ale młodsza, piękna tancerka z reguły ją ignoruje. Jest dla niej uprzejma i przyjazna, ale traktuje ją raczej jako obcą osobę, która przychodzi załatwić coś w ich domu. Zdaje się, że nawet nie dostrzega tego, że starsza koleżanka chce się z nią zaprzyjaźnić. To niestety nie polepsza samopoczucia Caroline, która znowu czuje się odtrącona, a jej depresja zaczyna się pogłębiać. Dziewczyna z dnia na dzień staje się coraz większym odludkiem. Na sile przybiera też jej konflikt z mamą i siostrami. Swoją ostatnią szansę na zmianę dziewczyna widzi w wyprowadzce od swojej, jak twierdzi, matki tyranki, dlatego nieco desperacko prosi swojego ojca, by przygarnął ją pod swój dach. Dach, pod którym mieszka przecież z kobietą, której nienawidzi jego córka.
Biorąc pod uwagę te fatalne kontakty, Dave Reed nie zgadza się, by Caroline wprowadziła się do niego. To pogarsza już i tak trudną sytuację, a Caroline teraz już przy okazji każdego, nawet najmniejszego niepowodzenia, widzi winę tylko w sobie. O złe relacje z rodziną, odmowę ze strony ojca, swój wygląd czy brak znajomych obwinia tylko i wyłącznie siebie, a w pamiętniku wypisuje pełne obelg notatki skierowane w nią samą. Na kartkach od góry do dołu wymienia swoje najgorsze cechy charakteru i wyglądu. Sama dla siebie nie ma grama litości. Próbuje jednak ratować się i jednocześnie tworzy fantazje, w których opisuje, jak w nieokreślonej przyszłości przechodzi kompletną metamorfozę. W swoich wizjach staje się wręcz celebrytką, która zapraszana jest do najpopularniejszych programów telewizyjnych, takich jak Oprah Winfrey Show, a wszyscy jej starzy znajomi, którzy kiedyś się z niej śmiali i nie traktowali jej poważnie, teraz ją podziwiają i jej zazdroszczą. Z zapisków dziewczyny wynika, że to właśnie utarcie nosa rówieśnikom i rodzicom jest jej jedyną motywacją do osiągnięcia sukcesu. Fantazje zaczynają jednak wymykać się spod kontroli, bo na sile przybiera też fascynacja młodą Rachel. Caroline jest wręcz przekonana, że gdyby tylko zamieniła się miejscami z piękną, zgrabną i przebojową sąsiadką, na pewno udałoby jej się zrealizować wszystkie swoje marzenia. Teraz już na dobre notatki o nienawiści do samej siebie przeplatają się z licznymi peanami w stronę Rachel. Caroline na całych stronach wypisuje, że jej młodsza koleżanka jest doskonała pod każdym względem. Wymienia, że jest piękna i bardzo dziewczęca, że jej uroda jest niebanalna. Podziwia, że jest wspaniałą tancerką i śpiewaczką i że jej dziki i nieokiełznany charakter sprawia, że wręcz każdy ją kocha. Caroline zatraca się w swojej fascynacji dziewczyną z sąsiedztwa. Podgląda ją, podsłuchuje co u niej, robi wszystko, by widywać się z Rachel jak najczęściej. Bez przerwy zjawia się w ich domu pod pretekstem skorzystania z komputera. Namawia też jej mamę, żeby zgodziła się urządzić Rachel sesję fotograficzną, którą rzekomo ma zrobić na zaliczenie projektu w szkole, co w rzeczywistości jest kłamstwem. Przesłodzone i wyidealizowane opisy córki barberów, której Caroline tak naprawdę nie zna, przeplatają się przez pamiętniki dziewczyny przez kolejne lata. Jej obsesja cicho narasta i ciągle trzymana jest w tajemnicy. Wszystko jednak zaczyna się komplikować, kiedy Caroline kończy 17 lat. Wtedy dowiaduje się, że barberowie razem z idealną Rachel wyprowadzają się na drugi koniec Melbourne. Dziewczyna nie ma jednak zamiaru zmieniać nawyków i dalej pielęgnuje swoją fascynację. Od razu dowiaduje się, gdzie dokładnie przeprowadza się rodzina i gdy tylko ma czas, śledzi Rachel i nie zważając na odległość, dalej podgląda jej życie. Z czasem wie, gdzie dziewczyna chodzi do szkoły, do jakiej szkoły tańca uczęszcza, z kim się zadaje, o jakich godzinach kończy i zaczyna zajęcia, jakim tramwajem jeździ, słowem wie wszystko i wszystko skrupulatnie notuje. Gdy nadchodzi 97 rok, Caroline kończy 18 lat, rzuca szkołę i robi to, co chciała zrobić od dawna. Wyprowadza się z domu, w którym wciąż z nikim się nie dogaduje. Wynajmuje mieszkanie w centrum Melbourne, a żeby się utrzymać, zatrudnia się jako koordynatorka sprzedaży w firmie Compass, która jest odpowiednikiem naszej panoramy firm. Te zmiany i usamodzielnienie się zdaje się, że wpływają na nią dobrze, bo nawet poznaje kilka osób z pracy, z którymi nawiązuje znajomość. Jest jednak jeden problem. Caroline już na dobre wsiąknęła w swój świat fantazji i kłamstw. Zamiast budować zdrowe relacje, nowym znajomym w czasie przerw na lunch opowiada o swoim rzekomo bogatym życiu towarzyskim i przedstawia się jako ktoś zupełnie inny. Twierdzi, że w każdy piątek chodzi spać wcześnie, bo o 19, dlatego że wstaje o północy, a następnie idzie tańczyć w klubach do białego rana ze swoją paczką znajomych. Opowiada, że przyjaźni się z fantastycznymi ludźmi i że jej znajomi to głównie ludzie związani z mediami i sztuką. Młodzi, piękni i dynamiczni, którzy wprost uwielbiają jej towarzystwo. Sama Caroline opowiada, że jej obecna praca to tylko chwilowy przystanek, bo w przyszłości chce zostać aktorką.
Chwali się, że ma ogromny talent i że nawet należała do koła aktorskiego, które odnosiło sukcesy, ale niestety rozpadło się, kiedy większość jej członków wyjechało do Sydney. Ale rzeczywistość Caroline to zupełne przeciwieństwo jej barwnych opowieści. Po pracy zawsze wraca do swojego mieszkania, w którym oddaje się swojej pielęgnowanej już od lat obsesji na punkcie Rachel. Gdy jest sama, tworzy dziesiątki, a nawet setki stron notatek na temat młodej tancerki i jej rodziny. Bez końca wypisuje w nich listę najlepszych cech dziewczyny. Tworzy też pełną historię rodziny Barberów, sięga aż dzieciństwa Elizabeth i Mike'a. Pewnego rodzaju wyidealizowana biografia Barberów to jednak nie wszystko, bo Caroline w swoich pamiętnikach tworzy też diaboliczny i jednocześnie kompletnie nielogiczny plan. Plan, w którym pozbywa się prawdziwej Rachel i sama przyjmuje jej cechy charakteru i wyglądu i zajmuje jej miejsce. I chociaż ten plan brzmi całkowicie absurdalnie, to mimo tego fantazje zaczynają nabierać realnego kształtu i zamieniać się w działania. Pod koniec 98 roku Caroline zaczyna intensywnie śledzić Rachel. Robi jej zdjęcia z ukrycia i teraz poznaje dokładny plan dnia co do minuty. Robi to w jednym celu. Chce wytypować dogodny moment, żeby znaleźć się z nią sam na sam. Pierwszą próbę podejmuje na sam koniec 98 roku. Sięga po telefon i jak gdyby nigdy nic, dzwoni do domu Barberów i prosi o Rachel. Przypomina się dziewczynie, że jest sąsiadką z dawnej okolicy i opowiada, że dzwoni, bo ma dla niej propozycję pracy w roli modelki. Rachel oczywiście kojarzy Caroline i zgadza się na spotkanie. Jest podekscytowana wizją zarobienia pieniędzy i sprawdzenia się na planie zdjęciowym, ale ostatecznie do niczego nie dochodzi, bo mama nastolatki nie zgadza się na to, aby brała udział w jakiejś sesji zdjęciowej, o której w zasadzie nic nie wiadomo. Plan Caroline spala więc na panewce, ale dziewczyna nie poddaje się i próbuje ponownie spotkać się sam na sam z Rachel. Trochę jednak odczekuje i robi to dopiero kilka miesięcy później, w lutym 99 roku. Caroline wystaje pod szkołą tańca Dance Factory, wie kiedy Rachel kończy zajęcia i czeka aż nastolatka wyjdzie przed budynek. Chce zaaranżować spotkanie i kiedy Rachel rzeczywiście zgodnie z planem opuszcza szkołę i idzie w stronę przystanku tramwajowego, Caroline udaje, że przypadkiem na nią wpadła. Wita się i przypomina, a także korzystając z okazji tego przypadkowego spotkania, zagaduje do młodej tancerki, bo znowu ma dla niej pracę, ale tym razem nie chodzi już o żadną sesję. Teraz zaprasza ją do wzięcia udziału w prostych testach psychologicznych dla jakiejś firmy. Obiecuje, że będą to spore i łatwe pieniądze, ale już nauczona doświadczeniem, w zamian prosi o dyskrecję i o to, żeby Rachel nic nie mówiła rodzicom o nowym zleceniu. Nastolatka jest podekscytowana. Właśnie teraz potrzebuje pieniędzy. Od dawna marzy o drogich butach, których nie ma szans, by kupili jej rodzice. Rachel zgadza się skorzystać z oferty Caroline i to bez wahania, szczególnie, że wypełnienie kilku testów brzmi jak prosta robota. Obie dziewczyny umawiają się, że spotkają się 1 marca po zajęciach tanecznych. Caroline na koniec przypomina jeszcze, że to ich słodka tajemnica. Nadchodzi wieczór 28 lutego. Już jutro dziewczyny mają się spotkać po zajęciach. Caroline nie może już doczekać się zrealizowania planu. Dwukrotnie dzwoni na telefon domowy Barberów, który Rachel potajemnie odbiera w swoim pokoju. Dziewczyny rozmawiają tak niemal przez godzinę, a Elizabeth zupełnie nie widzi w wieczornych rozmowach niczego dziwnego. Przyzwyczajona jest do tego, że przecież codziennie córka rozmawia tak z Manim i nawet nie myśli, że teraz jest inaczej. Jest 1 marca. Rachel, zgodnie z ustaleniami, spotyka się z Caroline pod szaletem kilkaset metrów od Dance Factory. Miejsce spotkania jest nieprzypadkowe, bo na przystanku w okolicach szkoły tańca są kamery. Caroline celowo zwabia nastolatkę dalej, by nie było śladu ich spotkania. Następnie obie udają się na przystanek tramwajowy i jadą w stronę mieszkania dziewiętnastolatki. Zgodnie z planem wsiadają razem do tramwaju numer 6, ale to właśnie wtedy w trakcie jazdy demoniczny plan nieco się komplikuje, bo dziewczyny widziane są przez Allison, znajomą Rachel ze szkoły tańca.
Co jednak ciekawe, Caroline nie zdaje sobie z tego sprawy i nawet nie zauważa, że zwabiona przez nią tancerka macha do znajomej z widzenia. Myśli, że wszystko idzie zgodnie z planem i że nikt ich nie widzi. Mimo tego do tej pory nic nie wydaje się być podejrzane, a Rachel jest przekonana, że jedzie zarobić łatwe pieniądze przy wypełnianiu testów. Caroline obiecuje, że wypełnianie ankiet zajmie im mniej niż godzinę, za co w zamian młodsza znajoma dostanie aż $100. Rachel jest tym podekscytowana. Ta kwota zbliży ją do wymarzonych butów. Humor jej dopisuje i zupełnie nie widzi żadnego zagrożenia. Dziewczyny po 20 minutach dojeżdżają do mieszkania Caroline, gdzie jeszcze zamawiają pizzę i rozmawiają. Wszystko to, chociaż wygląda nieco spontanicznie, w rzeczywistości jest dokładnie zaplanowane i zapisane już wcześniej w pamiętniku, tak samo jak kolejne kroki. Kiedy pizza dociera na miejsce, Caroline, korzystając z nieuwagi zwabionej koleżanki i zgodnie z instrukcją, polewa kawałek przygotowany specjalnie dla Rachel substancją, która ma właściwości leku nasennego. Późniejsza sekcja zwłok wykaże też, że Rachel miała 0,5 promila alkoholu we krwi, chociaż Caroline w sądzie zaprzeczy, że podała jej cokolwiek. Niczego nieświadoma Rachel zjada pizzę i po jakimś czasie rzeczywiście zaczyna być senna. Gdy jest już w takim stanie, że nie miałaby nawet sił się bronić, Caroline przechodzi do najbardziej okrutnego punktu w swoim planie i najprawdopodobniej około 4 nad ranem pozbawia Rachel życia i zaczyna dusić ją kablem od telefonu. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to łatwe zadanie. Sąsiad Caroline z piętra niżej budzi się, bo słyszy krzyki i płacz. Niestety, ostatecznie nie reaguje i chwilę później kładzie się na nowo, bo uznaje, że to płacz małego dziecka i chce być wyrozumiały. W rzeczywistości to krzyki Rachel, która błaga o darowanie jej życia w momentach, gdy Caroline luzuje uścisk, bo nie ma wystarczająco siły, by szybko pozbawić koleżankę życia. Niestety, ale ostatecznie determinacja pochłoniętej obsesją dziewczyny jest silniejsza niż empatia i ludzkie odruchy. Jeszcze przed wyjściem do pracy, już we wtorek, 2 marca, Caroline chowa ciało Rachel do szafy i jak gdyby nigdy nic, idzie do pracy, skąd dzwoni na infolinię przewoźnika kolejowego. Po południu wraca do mieszkania, ale realizację dalszej części planu przerywa jej telefon od ojca. Caroline chce zbyć swojego tatę, dlatego kłamie, że jest chora i że źle się czuje i zupełnie nie spodziewa się tego, że mężczyzna, martwiąc się o zdrowie córki, chwilę później niespodziewany wpada w odwiedziny. Caroline nie ma wyjścia. Gości ojca w salonie, gdy w tym samym czasie ciało jej koleżanki wciąż ukryte jest w szafie w sypialni. Gdy nadchodzi kolejny dzień, 3 marca, Caroline zgłasza w pracy, że źle się czuje i zostaje odwieziona do swojego mieszkania przez przełożonego. Wcale jednak nie kładzie się do łóżka, a znowu wydzwania na infolinię biletową. Najprawdopodobniej planuje już ucieczkę pociągiem. Jest jednak jeden problem. Dziewczyna orientuje się, że nie ucieknie bez pieniędzy, a przecież nie ma grosza przy duszy. Znowu więc sięga po telefon i dzwoni do koleżanki z pracy. Domaga się od niej natychmiastowego zwrotu pożyczonych jakiś czas temu $320. Koleżanka jednak nie ma dobrych wieści. Informuje ją, że nie ma teraz takich pieniędzy i że umawiały się przecież, że pożyczkę zwróci później. Caroline jest jednak głucha na te przypomnienia. Naciska i wręcz żąda zwrotu pieniędzy. Koleżanka z pracy nie ma wyjścia. Po skończeniu swojej zmiany przyjeżdża pod blok Caroline i daje jej $100, a po krótkiej, ale i ostrej wymianie zdań idzie do bankomatu i wypłaca kolejne 100. Caroline ma więc już jakąś gotówkę. Dzwoni do firmy i wynajmuje vana do przeprowadzek. Połączenie wykonuje z budki telefonicznej, żeby nie zostawić śladów. Niedługo później pod jej mieszkaniem zjawia się kierowca i tragarz, którym mówi, że przewozi bardzo delikatne elementy rzeźby, którą zrobiła. W taki sposób, nie wzbudzając podejrzeń, zawozi zawinięte w koce i wsadzone do wielkiej torby zwłoki Rachel na farmę swojego ojca. Kiedy Caroline poda później policji wersję o 2 nieznanych jej mężczyznach, którzy pozbawili Rachel życia i chcieli z niej zrobić kozła ofiarnego,
Prawdopodobnie planowała wtedy zgonić winę właśnie na ludzi od przeprowadzki. Jednak na chwilę obecną swój diaboliczny plan spełnia punkt po punkcie. Ciało Rachel zakopuje na farmie w płytkim grobie obok grobów jej zwierząt domowych. Nie ma ani siły, ani kondycji, dlatego udaje jej się wykopać zaledwie półmetrową dziurę. Ostatecznie uznaje, że tyle wystarczy i wraca pociągiem do swojego mieszkania w Melbourne. 2 dni później, jak gdyby nigdy nic, wraca do pracy, gdzie opowiada, że Rachel uciekła z domu. W pracy otrzymuje też darmowe bilety na piątkowy trening przed wyścigiem Formuły 1. Caroline chętnie wspomina o tym w swoim pamiętniku, w którym wzdycha do byłego mistrza świata. Caroline imponuje życie kierowców Formuły 1. W końcu to dynamiczni ludzie sukcesu, podobnie zresztą jak już za moment ona, gdy wdroży w życie swoją nową tożsamość. 7 marca, gdy Rachel poszukiwana jest już od 6 dni, Caroline dzwoni do domu barberów, udaje zaskoczoną i zaniepokojoną wieściami o zaginięciu dawnej sąsiadki. Oferuje też swoją pomoc i wsparcie dziadkowi Rachel, który akurat podniósł słuchawkę. W rzeczywistości kolejne dni spędza na przygotowaniu się do ucieczki, dlatego ponownie dzwoni do pracy, że jest chora i się rozłącza, a kiedy jej kierownik próbuje do niej zadzwonić z prośbą, by przekazała mu potwierdzenie od lekarza, Caroline nie odbiera już telefonu. W tym samym czasie najpierw samodzielnie sprząta mieszkanie, ale ostatecznie zatrudnia specjalną ekipę sprzątającą i liczy, że nieświadomi niczego specjaliści wystarczająco dobrze zatrą wszelkie ślady. Potem zaczyna pakować cały swój dobytek do toreb, worków i walizek. Nieudolnie też rozjaśnia swoje włosy, bo ostatecznie zamiast blondu wychodzi jej zielonkawy kolor. 10 marca, gdy Rachel nadal jest poszukiwana, a Caroline wciąż nikt nie podejrzewa, dziewczyna składa wniosek o kredyt na 10 tysięcy dolarów australijskich, co jest odpowiednikiem 55 tysięcy dzisiejszych złotych. Śledczy będą później spekulować, na co Caroline chciała wydać te pieniądze. Na liście zadań do zrealizowania po ucieczce ma m.in. liposukcję i operację nosa na wzór Rachel Barber albo Claire Danes, która zagrała u boku Leonardo DiCaprio w filmie Romeo i Julia. Plan jednak się komplikuje, bo decyzja kredytowa przedłuża się. Caroline jednak czuje się coraz bardziej pewna. Od 1 marca minęło już tyle dni, a dalej nikt nie odnalazł tancerki, ani nie pomyślał nawet o niej jako o podejrzanej. Sama zresztą trzyma rękę na pulsie i co jakiś czas dzwoni do barberów i pyta, czy w śledztwie są jakieś postępy. Za każdym razem albo dziadek, albo inny członek rodziny uspokaja ją, że niestety, ale policja nic nie ma. Caroline czeka więc cierpliwie. Nie ma pojęcia, że w tym samym czasie pojawiają się przełomowe zeznania Alison, a śledczy zaczynają łączyć kropki i trafiają na jej trop. Gdy 2 dni później, 12 marca, policja przybywa do jej mieszkania, spanikowana takim obrotem spraw Caroline udaje atak jakiejś bliżej nieokreślonej choroby. To jednak już ostatnie kłamstwo, w które ktokolwiek wierzy. Wtedy też cały absurdalny plan Caroline zaczyna rozsypywać się jak domek z kart. Gdy 19-latka jest już 4 dni w areszcie, do jej mieszkania przychodzi list z negatywną decyzją kredytową. Śledczy też dzień po dniu zagłębiają się w przerażający pamiętnik podejrzanej. Na jaw wychodzi, że w miesiącach poprzedzających zbrodnie Caroline dokładnie przeanalizowała to, w jaki sposób prowadzone jest śledztwo, które dotyczy osób zaginionych, i doszła do wniosku, że po około 6 miesiącach sprawa na pewno przycichnie. W oparciu o to założenie spisała na kartce bardzo szczegółowy plan. Plan, który w jej głowie wydawał się być zbrodnią doskonałą. Po wszystkim miała też przejść metamorfozę z Caroline Reed Robertson w nową personę, Jem Softhall, piękną, dynamiczną i powszechnie lubianą 16-latkę. Dziewczynę bezkompromisową i bezpośrednią, która zawsze osiąga sukces. Dziewczynę dokładnie taką samą jak Rachel. Jest 27 listopada 2000 roku. Właśnie teraz zapada wyrok w tej bardzo głośnej sprawie. W tym momencie Caroline spędziła w areszcie już ponad 600 dni, gdzie schudła ponad 30 kg.
Do końca nie wiadomo, czy to wynik stresu i leków, czy jej usilna próba transformacji w wyimaginowaną Jem. W czasie, gdy Caroline po cichu płacze nad swoim losem, sędzia skazuje ją na 20 lat pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 14 latach i 6 miesiącach odbycia kary. Oznacza to, że skazana będzie mogła ubiegać się o wyjście na wolność w roku 2013, gdy będzie miała 34 lata. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreśla, że morderstwo Rachel Barber było planowane od dawna i było wynikiem chorej fascynacji, a nie działaniem w afekcie. Zdradza też to, że pomimo, że psychologowie znaleźli w zachowaniu Caroline znamiona zaburzeń osobowości, to mimo wszystko zdaniem ekspertów była ona poczytalna w momencie popełniania zbrodni. Sędzia wskazuje jednak, że młody wiek Caroline i jej ostateczne przyznanie się do winy zostały wzięte pod uwagę jako okoliczności łagodzące, stąd wyrok wcale nie jest tak surowy, jak niektórzy oczekiwali. Ale nawet to dla Caroline za dużo. Gdy jest 2002 rok, półtora roku później, skazana, bez konsultacji z prawnikami, składa apelację, bo jak twierdzi, została potraktowana zbyt surowo. W czasie przesłuchania apelacyjnego żali się, że jej życie zostało zniszczone, a to spotyka się z ogromną złością ze strony obecnej na sali matki Rachel. Kobieta w akcie wściekłości rzuca się na oprawczynię córki. W ostatniej chwili zostaje jednak odciągnięta przez strażników. Kilka dni później Caroline niespodziewanie wycofuje swoją apelację bez podania przyczyny. Nie ma jednak na to wpływu sytuacja z sądu. Najpewniej otrzymała poradę prawną, w której ktoś wytłumaczył jej, że po apelacji może dostać nawet dożywotnią karę pozbawienia wolności. Zwłaszcza w obliczu medialnej nagonki, jaka rozpoczęła się dzień po przesłuchaniu apelacyjnym. W związku z tym Caroline pozostaje w więzieniu, a przez kolejne lata kontynuuje swoją metamorfozę. Już za kratami zaczyna wyjątkowo dbać o swój wygląd zewnętrzny. Pilnuje wagi, ćwiczy i zdrowo się odżywia, prostuje swoje włosy, maluje się i reguluje brwi. Robi to, czego nigdy wcześniej nie robiła. Najprawdopodobniej ta metamorfoza sprawia, że Caroline staje się też znacznie bardziej pewna siebie i otwarta, weselsza i po prostu zupełnie inna. W okolicach 2009 roku, po blisko 10 latach odsiadki, poznaje nawet inną kobietę, także więźniarkę, z którą pozostaje w wieloletnim związku. W pewnym sensie Caroline wręcz dopina swego i przechodzi transformację, o jakiej tak bardzo marzyła. Za kratami jest wzorową więźniarką, która mimo tego, co zrobiła, zyskuje sympatię pracowników więzienia. Jest bardzo aktywna i bierze udział w wielu zajęciach i programach. Między innymi pomaga innym więźniom przejść przez odwyk. Caroline w więzieniu realizuje też swoje pasje, bo jest tam członkiem koła teatralnego, dramatopisarskiego, a także stolarskiego. Udaje jej się też ukończyć studia na kierunku związanym ze sztuką i wydaje się, że po dawnej dziewczynie bez ambicji i bez miłości do samej siebie nie ma już śladu. Nadchodzi sierpień 2013 roku. Właśnie teraz Caroline może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia, ale ostra reakcja ze strony barberów sprawia, że jej wniosek zostaje oddalony. Caroline podejmuje jednak kolejną próbę w 2014 roku. Żali się przed komisją, że w wyniku nagłośnienia sprawy wielu członków jej rodziny straciło pracę albo było zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu ostracyzmu ze strony społeczeństwa. W taki też sposób zapewnia sobie utajnienie akt sprawy. Pod koniec listopada 2014 roku Rada Zwolnień Warunkowych zgadza się na wypuszczenie skazanej. Mimo głośnego sprzeciwu ze strony rodziny i oburzenia społeczeństwa, 20 stycznia 2015 roku, w godzinach popołudniowych, Caroline Reed Robertson opuszcza zakład karny i na zawsze już znika z radarów opinii publicznej i mediów. W wieku zaledwie 34 lat Caroline zaczyna swoje życie od nowa. W więzieniu skończyła studia i przeszła metamorfozę, zarówno pod kątem wyglądu, jak i zachowania. Zapewniła sobie też anonimowość i zmieniła tożsamość.
Teraz jeszcze oczekuje na moment, kiedy na wolność wyjdzie jej wieloletnia partnerka, Annette. Można więc powiedzieć, że cały świat stoi przed nią otworem i wciąż czeka na nią wiele pięknych chwil, w przeciwieństwie do Rachel, którą pozbawiła przyszłości, zanim jej życie właściwie się zaczęło. I chociaż ta myśl boli ze względu na jawną niesprawiedliwość, to mimo tego, po latach walki, Barberowie w pewien sposób godzą się ze swoim losem i już po fakcie apelują w mediach o zostawienie Caroline w spokoju. Chcą w ten sposób po prostu zakończyć ten ciąg nienawiści. Obawiają się też, że ostracyzm w kierunku Caroline może na nowo obudzić w niej uśpione demony. W momencie skazania u kobiety wykryto silne zaburzenia osobowości, a to, czy została poddana leczeniu i czy było ono skuteczne, zostało utajnione. Sprawa Rachel pokazuje, do czego może prowadzić zarówno chorobliwa obsesja, jak i ślepa idealizacja innej osoby. W oczach Caroline Rachel była nieskazitelna o idealnych cechach osobowości i wyglądu. Nieustraszona, przebojowa i skazana na sukces. Jednak na jakiej podstawie Caroline wyciągnęła te wnioski? Czy wiedziała, że Rachel zrezygnowała ze szkoły, ponieważ miała problemy z uczeniem się, przez co czuła się głupsza i gorsza od innych? Czy wiedziała, że Rachel miała tak naprawdę niską samoocenę i była bardzo wstydliwa? Duszą towarzystwa była tylko wśród rodziny i rówieśników z Dance Factory, którzy mieli podobne zainteresowania. Czy wiedziała, że Rachel nie uważała się za najpiękniejszą na świecie i miała ogromne kompleksy na punkcie swojego wyglądu? Caroline zakochała się w wizji Rachel, wizji, którą sama stworzyła. Była zazdrosna o kogoś, kto tak naprawdę nie istniał. Niedawno minęły 24 lata od śmierci Rachel. Jej oprawczyni już od dawna jest na wolności. Elizabeth i Mike Barber od lat są na emeryturze, a ich pozostałe dwie córki, Ashley Rose i Heather, są już dorosłe i założyły własne rodziny. Odejście Rachel bardzo mocno odbiło się na wszystkich członkach rodziny, ale też na jej chłopaku, Manim. Dzisiaj już mężczyzna w każde urodziny i rocznicę śmierci Rachel wrzuca na swojego Instagrama zdjęcia ze swoją dawną ukochaną i pisze do niej kilka słów. Kilka lat po śmierci Rachel, Manny wydał swoją pierwszą płytę jako solowy wokalista, której singiel Don't Say a Word osiągnął 7 miejsce na australijskiej liście przebojów. Manny spełnił marzenia. Został piosenkarzem estradowym, tak jak pragnął. Zagrał nawet jako support przed koncertem Christiny Aguilery i pracował na planie wielu popularnych programów telewizyjnych jako tancerz i wokalista. Czy podobna kariera czekała Rachel? Bardzo możliwe, że tak. Dzisiaj można już tylko gdybać, ale jedno jest pewne. Miała w sobie pierwiastek gwiazdy i być może, gdyby nie Caroline, dzisiaj jej nazwisko znałby każdy i należałaby do grona najpopularniejszych Australijek na równi z Margot Robbie czy Nicole Kidman. Jednak tego, jak potoczyłoby się jej życie, już nigdy się nie dowiemy. Gdyby po odsłuchaniu ktoś z Was chciał poznać historię Rachel jeszcze bliżej, to w 2002 roku jej mama wydała książkę The Perfect Victim, czyli Idealna Ofiara. Pod pseudonimem Elizabeth Southall rozbiera sprawę morderstwa swojej córki na czynniki pierwsze i dzieli się z czytelnikami listami, jakie przez lata kierowała do swojej zmarłej córki. O sprawie Rachel powstał też film In Her Skin, w którym występuje czołówka australijskich aktorów, a scenariusz i reżyseria prowadzona była przy pełnej konsultacji z rodziną Barberów. Najmłodsza siostra Rachel, Heather, także okazała się być niezwykle utalentowana. W sieci można znaleźć jej piękną aranżację piosenki Angel Sary McLachlan, którą zaśpiewała ku pamięci swojej zmarłej siostry. Ashley Rose, której podczas pogrzebu siostra Caroline przekazała list, nigdy na niego nie odpisała i nigdy więcej nie odezwała się do Catherine. Szukając więcej informacji o Rachel, można znaleźć też materiały wideo z występami tancerki o takim samym imieniu i nazwisku. Jest to jednak tylko zbieg okoliczności i są to zupełnie dwie różne osoby, chociaż można spotkać się pod tymi materiałami z mylącymi komentarzami. Rachel Barber obchodziłaby w tym roku 40 urodziny.
Straciła jednak życie z absurdalnych pobudek na skutek pielęgnowanej latami obsesji. W swoim krótkim życiu doświadczyła jednak mnóstwa miłości i pasji. Jest też bardziej niż pewne, że czekało ją ciekawe i piękne życie i być może świat miał o niej usłyszeć, ale w innych okolicznościach. Partnerem dzisiejszego odcinka był NordVPN. Sprawdźcie koniecznie link w opisie tego filmu, gdzie czeka na Was specjalna oferta, dzięki której będziecie mogli bezpiecznie poruszać się w internecie. Pod linkiem nordvpn.com/herring czekają na Was 4 miesiące za darmo przy zakupie 2-letniego planu ochronnego. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię do zostania moim wspierającym na YouTube. Na wszystkich wspierających czekają bonusy, w tym przedpremierowy dostęp do odcinków. Zapraszam Cię także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się nowy odcinek. Serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom i tym, którzy mnie wspierają. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.